Dziękuję bardzo. Jestem w Trzewie po raz pierwszy, ale postaram się zasłużyć, żeby to nie był pierwszy i ostatni raz. I tak patrząc po sali, gdy na początku zwróciłem uwagę, dlaczego tak dużo osób siedzi na końcu, pomyślałem, że chodzi o te dobra spożywcze, które tam leżą, ale to nie, to sala jest po prostu pełna, to też cieszy. Proszę Państwa, na ogół we wszystkich publikacjach, programach publicystycznych, w telewizji, w mediach mówi się, że zmieniła się w Polsce władza po 1944 roku. Tak jakby to samo przyszło, nie wiadomo co się stało. Zmiana jest rzeczą naturalną w sprawach społecznych, a tak naprawdę przecież Polska została podbita ponownie. Po raz pierwszy w tym wieku stało się to we wrześniu w 1939 roku, gdy wybuchła wojna, która się później przekształciła w wojnę światową, 1 września, zaczęta od agresji III Rzeszy Niemieckiej przeciwko Polsce. 17 września przyłączyli się Sowieci. Obaj agresorzy mieli plan. Po pierwsze, działali w porozumieniu i w zmowie. Zawarli wcześniej porozumienie, jak ma wyglądać Polska po zdobyciu. Kto ile zabiera, komu ile przypada. Sowietom oczywiście przypadło więcej. Większą część Polski zabrali. Porozumieli się, że Polska nie będzie odbudowana w żadnej formie, nawet w postaci jakiegoś państewka wasalnego, żeby tej nazwy nie było. Sowieci ustami swojego złotoustego Mołotowa oświadczyli, że Polska to był bękart traktatu wersalskiego. Coś, co nie powinno w ogóle istnieć. Dokonując 4. rozbioru Polski, obaj okupanci mieli plan. Te ziemie, które im przypadły w wyniku tego podziału, miały być na zawsze wcielone w skład ich terytorium. Żeby podbić Polskę, wymagana była kampania wojenna i to miało miejsce. Polska nie miała absolutnie żadnych szans, żeby się obronić. Pozbawiona jakiejkolwiek pomocy z Zachodu, poza pomocą słowną, mogła liczyć tylko na siebie. Tą wojnę przegraliśmy w ciągu pierwszych 3 dni. Przełamanie linii obrony spowodowało, że Niemcy od północy z Prus Wschodnich, od Zachodu i z południa, z terenów dawnej Czechosłowacji, wtedy już z protektoratu Czech i Moraw i z wasalnego państwa Słowacja, uderzyli na Polskę z 3 stron. Z 4 strony, od wschodu, uderzyła Armia Czerwona. I kampania trwała dłużej, oczywiście aż do października, ale nie było wątpliwości po tych pierwszych 3 dniach, że bez ingerencji z zewnątrz, bez pomocy, bez odciążenia Polski na zachodzie, ta kampania długo nie potrwa. Trwała wyjątkowo długo, była wyjątkowo krwawa. Zapłaciliśmy za to cenę straszną i gdy okazało się, że Polska została podbita, to jednak nie została całkiem pokonana. Prawie że natychmiast od pierwszych dni okupacji zaczęło się tworzyć to, co było fenomenem w ówczesnej Europie, czego żaden inny podbity naród nie był w stanie stworzyć. Stworzono polskie państwo podziemne ze wszystkimi możliwymi jego agendami, z podziemną armią, z podziemnymi władzami cywilnymi, delegaturą rządu na kraj, z podziemnym tajnym szkolnictwem, z tajnym sądownictwem. To wszystko robiono po to, żeby przetrwać tak samo jak w okresie rozbiorów. Gdy nie było Polski jawnej, tej istniejącej, trzeba ją było przechowywać w konspiracji, w podziemiu. Było to bardzo trudne. Ponosiliśmy potworne straty. Nikt nie wiedział, ile wojna potrwa. Początkowo większość społeczeństwa łudziła się, że to jest kilka miesięcy, że na wiosnę 40 roku alianci jednak ruszą zachodni i bardzo szybko pobiją Niemców, a wtedy Polska się wyzwoli. Nieliczni ówcześni politycy, publicyści, tacy jak Stanisław Piasecki, redaktor naczelny fenomenalnego pisma przedwojennego Prosto z Mostu, które jest bardzo mało znane, mało przypominane, bo było prawicowe, czyli naszym władzom po 1989 roku niewygodne. Przypominam tę postać ze szczególnego powodu. On został aresztowany bardzo szybko przez Niemców, został zamordowany w Palmirach, ale siedząc jeszcze na Pawiaku przez
wiele tygodni redagował podziemne pismo Walka. Wysyłał grypsy w postaci artykułów, swoich opinii, komentarzy do tego, co się ukazuje. I w kilku takich artykułach, które powinny być wzorcowe, sposób myślenia politycznego, analizy sytuacji, pokazał, jakich Polska miała ludzi w ówczesnych elitach. On w jednym z artykułów, takich sztandarowych, wiodących, napisał, że ta wojna potrwa przynajmniej 5 lat, że będzie to wojna straszna, zapłacimy potworną cenę, że ciężko nam będzie się odrodzić. I żeby wszystko to, co wartościowe, przechowywać właśnie w konspiracji, że to będzie to zarzewie odrodzenia. Ale nikt wtedy nie przypuszczał, że ta okupacja będzie taka. Nie było takich wzorów w historii, w nowożytnej historii, żeby państwa napastnicze przystąpiły natychmiast do świadomej, celowej eliminacji całej warstwy przywódczej. Zarówno Niemcy, jak i Sowieci, wchodząc na ziemię polskie, zakładali, że od samego początku należy eksterminować polską inteligencję, że podbite społeczeństwo, które będzie pozbawione całkowicie elit, będzie bezwolne. Sowieci nazywali to obezchołowieniem, czyli tak jakby oderwaniem głowy społeczeństwu. I coś w tym faktycznie było, ale tak naprawdę chodziło o to, żebyśmy stracili kręgosłup. Tak jak w organizmie fizycznym to, że poruszamy się, żyjemy, egzystujemy, wynika między innymi z tego, że na czymś się opieramy, że nasz kręgosłup funkcjonuje. Doceniamy go wtedy, jak nas coś boli, wtedy dopiero rozumiemy. Na co dzień nie zwracamy na niego uwagi. Tak samo jest w społeczeństwie. Społeczeństwo, które traci elitę, tak naprawdę staje się niewolniczą masą, bezwolną, pozbawione przywódców, pozbawione kierownictwa, pozbawione całkowicie wzorów, do których można się odnieść, porównać, jest masą do manipulacji. W znacznym stopniu mamy z tym do czynienia do dzisiaj. To są konsekwencje tamtych wydarzeń. Niemcy, wchodząc na ziemię polskie, mieli na listach poszukiwawczych Fahndungsbücher ponad 80 tysięcy zewidencjonowanych ludzi w swoich katalogach, przedwojennych działaczy politycznych, działaczy państwowych, ludzi kultury, nauki, do aresztowania i do eksterminacji. Nie można było zabić od razu wszystkich. W związku z tym uderzenie musiało przystąpić tam, gdzie będzie najbardziej bolesne, gdzie reszta stanie się bezbronna, w pozbawianie elit. Rozstrzeliwanie i mordowanie na wielką skalę Niemcy rozpoczęli z chwilą wejścia na ziemię polskie, od 1 września. Sowieci przystąpili do wojny trochę później. Stalin, chytry, azjatycki satrapa, uważał, że trzeba poczekać, zobaczyć, jak pójdzie Niemcom. Jeśli pójdzie dobrze, to w tym momencie oni wtedy wkraczają. Impulsem do wkroczenia Armii Czerwonej był fałszywy komunikat niemiecki. Nie fałszywy z założenia, ale tak się Niemcom wydawało, że Warszawa już pada. 16 września ogłosili, że Warszawa jest zdobyta. W rzeczywistości te zagony niemieckie, które weszły do Warszawy, zostały wyparte. Ale to był sygnał dla bolszewików, że to jest ostatni moment, że Niemcy już Polskę pokonali. Rozpoczęli wojnę ze swojej strony i z ich strony ta wojna polegała dokładnie na tym samym. Na eksterminacji elit. Z tym, że Sowieci przystąpili do tego wcześniej. 17 września, ale tak naprawdę już dzień, czasem dwa, na niektórych terenach 3 dni wcześniej, Sowieci uruchomili swoją 5. kolumnę. Mieli dosyć poważne zaplecze w postaci podziemnego ruchu komunistycznego. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, różne organizacje krypto czy prokomunistyczne, które były nielegalne w II Rzeczpospolitej, spacyfikowane częściowo przez Stalina w 1938 roku, gdzie wzywał czołowych działaczy do Moskwy na rzekome szkolenia, instruktaże, następnie ich mordował, spowodowały, że ten ruch komunistyczny był osłabiony, ale nie był zniszczony. Te lokalne struktury istniały, były podporządkowane Moskwie. Sowieci obficie zaopatrzyli te grupy, jak się później okazało, eksterminacyjne, w broń, w swoich instruktorów i to uderzenie na państwo polskie przyszło od środka. Sowieci, zanim doszli
na te ziemie, które im przypadły, mieli teren w znacznym stopniu przygotowany. Te sowieckie bojówki nazywane były różnie. Gwardią robotniczą, gwardią ludową, milicją robotniczą, czerwoną gwardią. Lokalne nazwy były bardzo różne, ale kierownictwo i istota działania była taka sama. Ich zadaniem była eliminacja miejscowych elit. Te watachy, bandy komunistyczne, bo takie trzeba nazwać, liczyły od kilku, przez kilkunastu do kilkudziesięciu, a czasem nawet do kilkuset osób. Rozpoczęli swoją działalność w ten sposób, że to uderzenie poszło w całą miejscową inteligencję, w nauczycieli, w księży, w działaczy administracyjnych, ludzi kultury, nauki, sędziów, prokuratorów, wszystko to, co jest kośćcem normalnego społeczeństwa, na czym państwo się trzyma, podlegało eksterminacji. I te bojówki przystąpiły do bezkarnego mordowania. Atakowano także Wojsko Polskie. Małe grupy żołnierzy, oficerów, otaczane przez te bandy. Często ci ludzie, mówię o tych żołnierzach, oficerach, nie zdawali sobie sprawy, z czym mają do czynienia. Tej wiedzy wcześniej nie było. Uzbrojone watachy, częściowo w broń palną, częściowo widły, w siekiery, w noże, to później Polacy poznali na kresach południowo-wschodnich ze strony Ukraińców. Wtedy jeszcze nie zapowiadały tego, co się wydarzyło. A oni przystąpili do natychmiastowego mordu. Te mordy potem były popełniane bardzo często z niezwykłym okrucieństwem. Jest bardzo dużo relacji, dokumentów na ten temat, z tym, że to są sprawy kompletnie nieznane. Na tle wydarzeń II wojny światowej, tego, co się działo później, milionów ofiar, ta część naszej historii zostaje zapomniana. Zginęło wówczas, jak się szacuje, bo tu żadnych dokładnych danych nie ma i już prawdopodobnie nigdy nie będzie, od kilku do kilkunastu tysięcy ludzi. Ale nie były to ofiary przypadkowe, tak jak powiedziałem. To były ofiary starannie wybrane. Często zadawano dodatkowe cierpienie, ból tym ludziom z motywów osobistych. W jednej z relacji opublikowanych, gdzie przeżyli świadkowie, którzy to widzieli, miejscowy nauczyciel, mordowany przez taką bandę, pocięty, został wrzucony do dołu z wapnem. Zrobili to jego uczniowie ze szkoły, już absolwenci. I on pytał w tych ostatnich chwilach, dlaczego mi to robicie, za co? Jeden z nich odpowiedział, bo ty mi kiedyś postawiłeś dwójkę. Czyli czerwony interes mieszał się z interesem prywatnym. Tu nie było ceny, czy on na tą dwójkę zasłużył, czy nie. Tu był ten motyw osobistej także zemsty. Te bandy są bardzo ważne do naszej analizy, dlatego że sporo ludzi, którzy wówczas brali w tych wydarzeniach udział, w tych właśnie czerwonych gwardiach, w tych milicjach robotniczych, następnie do czerwca 1941 roku są w lokalnych strukturach władzy sowieckiej. Później, po 1944 roku, czyli w tej epoce, o której będziemy mówili, bardzo wielu z nich jest w Polsce Ludowej. Niektórzy z nich wybijają się bardzo wysoko. Są w elicie komunistycznej, w elicie władzy, także w elicie kulturalnej. Niektórzy z nich jeszcze żyją, jest ich bardzo niewielu. Tylko ludzie nic absolutnie o nich nie wiedzą. Gdy jeden z nich został kilka lat temu opisany, człowiek bardzo znany, ceniony w świecie, intelektualista, jak się dzisiaj o nich mówi, gdy to zostało ujawnione, on obelżywie odpowiadał, bodajże na łamach mojej ulubionej gazety w jakiejś wywiadzie, że wyciągnęli jakieś papierki, jakieś nie wiadomo co i po co to komu potrzebne. To wszystko tak jakby nie miało miejsca. Czyli co, mamy o tym wszystkim zapomnieć, mamy o tym nie wiedzieć. Tak jak mówię, rząd wielkości od kilku do kilkunastu tysięcy ofiar w skali tego, co się dzieje później, nie jest duży. Na tle milionów to jest mało, ale to są te pierwsze ofiary, to jest elita lokalna, lokalnej społeczności kresowej. Ci ludzie zostali wymordowani na samym początku. Te bandy mają określony skład narodowościowy. Na kresach północno-wschodnich, na terenach tak zwanej zachodniej Białorusi, jak te tereny później nazwano, są to bandy żydowsko-białorusko-polskie. W takiej kolejności, jeśli chodzi o stan etniczny,
byli przedstawiciele tych trzech nacji. Na Kresach południowo-wschodnich, na terenie tzw. Ukrainy Zachodniej, są to bandy żydowsko-ukraińsko-polskie. I ciekawa jest symbioza ideologiczna. Ludzie, którzy wyznają komunizm, są pod opieką państwa sowieckiego. Sowieci są ich protektorem, opiekunem, tymi, którzy ich wyposażyli, którzy ich wysłali, żeby siali śmierć i pożogę, bo oni niszczą polskie dwory, palą szkoły, palą polskie dokumenty. Wszystkie zabytki przeszłości mają być zniszczone. Nawet przydrożne figurki religijne, to wszystko ich drażni. Ten teren ma być oczyszczony. Oni działają w symbiozie z ideologią, która wydawałoby się powinna być dla nich obca. Z niemieckim nazizmem. Otóż Niemcy, wchodząc na ziemię polskie, mieli wytyczoną linię demarkacyjną z Sowietami. To była linia Ribbentrop-Mołotow, później w końcu września poprawiona już w układzie Ribbentrop-Stalin. Ale to było rozgraniczenie stref wpływów, która część Polski przypada któremu okupantowi. Niemcy, nie spodziewając się, że w miarę łatwo pójdzie im w Polsce, zapędzają te swoje zagony pancerne, czołówki swoich wojsk daleko na wschód, poza tą linię demarkacyjną. Sowieci są nieco spóźnieni, nie są w stanie tak szybko dojść. Na wielu miejscach Niemcy są od kilku do kilkunastu dni dłużej niż być powinni, czekają aż dojdą Sowieci i przejmą od nich władzę. W tym czasie, kiedy są tam Niemcy, kiedy Niemcy tym terenem przejściowo władają, te bandy sowieckie działające dla bolszewików działają nie pod opieką Sowietów, którzy dopiero przyjdą, ale pod opieką niemieckich nazistów. I znowu mamy dokumenty, mamy relację, jak ta symbioza wyglądała. Otóż czerwoni socjaliści z brunatnymi socjalistami dogadywali się bardzo łatwo. W niektórych miejscowościach doszło także do manifestowania tego pewną symboliką na zewnątrz. W Kobryniu na Polesiu te bandy sowieckie otrzymały od Niemców duży urzędowy gmach, gdzie mieli swoją siedzibę, byli przez Niemców dozbrajani, byli pod ich opieką, wychodzili w teren i czyścili teren z reakcji, jak to nazywali, czyli z polskiej elity. Wracali w bezpieczne miejsce, gdzie nawet jakieś resztki rozbitego polskiego wojska, jakieś grupy nie mogłyby zastosować wobec nich represji czy odbetu, bo tu już byli Niemcy. To samo jest w Lubomlu pod Lwowem. Tu mamy zapisy w tak zwanym Izhorbuku, czyli w Księdze Pamięci Żydowskiej, najbardziej wiarygodne źródło. Miejscowi działacze z tych bojówek zapisali później, w latach powojennych, zawarli taką informację, że działali pod opieką niemiecką. Niemcy też im przydzielili gmach, dawali im broń i w pełni ich chronili. Komuniści okazali Niemcom wdzięczność właśnie w tej formie zewnętrznej. W jakiej postaci? W tych miejscach, gdzie byli pod opieką niemiecką, wisiały dwie flagi. Czerwona szmata z sierpem, młotem i gwiazdą i czerwona szmata z hakenkreuzem, ze swastyką. Walka klas z walką ras spotkały się przy wspólnej zbrodniczej pracy. To był początek eksterminacji polskich elit, to był podkład pod to, żeby tą Polskę w przyszłości w całości wcielić do państw napastniczych, żeby Polski nie było nie tylko na mapie, ale żeby nie było jej fizycznie. Zostanie tylko ta masa, którą przerobi się w Auschwitz, w innych obozach zagłady lub dalekich tajgach czy tundrach Syberii. To jest ten dalekosiężny plan obu okupantów. To jest początek eksterminacji polskiej elity. Elita tworzy się dwojako. Po pierwsze, w sposób naturalny. Ludzie, którzy się w społeczeństwie czymś wyróżniają, są twórczy, stają się opiniotwórczy, stają się wzorami moralnymi. Artyści, pisarze, inżynierowie, uczeni, ci, którzy znaczą więcej, są wzorem dla innych, ciągną innych do góry. Są uznawani za elitę w sposób samorzutny, tak jak powiedziałem, z racji ich zasług.
ale można też elitę tworzyć od góry. Okupant, ten, który nie chce eksterminować całego społeczeństwa, a tak było w przypadku Sowietów, oni chcieli mieć społeczeństwo niewolników, muszą, żeby tym terenem zarządzać, wytworzyć elitę własną. I to się tworzy od góry, poprzez mianowanie. Zaraz będzie o tego typu przykładach. Sowieci bardzo starannie przygotowywali się do tego. Nie wiedzieli dokładnie kiedy, ale po nauczce bardzo bolesnej wojny 1920 roku zaczęli pracować systematycznie. Wiedzieli, że z czasem ruszą na zachód, Polska będzie tą pierwszą przeszkodą i drugi raz nie zrobią takiego błędu jak wtedy, że z hura optymizmem idziemy, albo się uda, albo nie. Tym razem chcieli, żeby się udało. Pod koniec lat 20. w Związku Sowieckim, który borykał się przecież ze swoimi wieloma problemami, powstał szatański plan, żeby dla krajów, które w przyszłości potencjalnie mają być podbite, zacząć tworzyć nowe elity, nowe struktury, ludzi, których się przywiezie, których postawi się na czele. Polska była największym państwem na tym terenie, najbardziej Sowietom przeszkadzającym, była tą zaporą w drodze na zachód. Na Polsce skupiono największą uwagę. W związku z tym należało wytworzyć własne w formie polskie, a z ducha i z istoty sowieckie elity na przyszłość. Sowieci dysponowali czymś, o czym zapominamy. Otóż po traktacie ryskim, po zakończeniu wojny 20 roku, w 21 roku, gdy ustalono granicę, zwaną tą granicą ryską, wschodnią granicę Rzeczpospolitej, poza tą linią pozostały jeszcze olbrzymie skupiska ludności polskiej. To była ludność, która była tam osiadła od setek lat. To nie byli przesiedleńcy od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Odkąd była ta cywilizacyjna ekspansja na tereny praktycznie niezaludnione, wolne, Polska od XIV, XV, XVI wieku, coraz bardziej intensywna, ta miejscowa polska społeczność tam rozrastała się, istniała. To były polskie dwory, polskie kościoły, polskie instytucje. Nic właściwie innego cywilizowanego tam nie było. Duża część tej społeczności została przez tą linię traktatu ryskiego odcięta. Sowieci w związku z tym na tych terenach północnych stworzyli rejon autonomiczny Polski, tak zwaną Dzierżyńszczyznę, od nazwiska Feliksa Dzierżyńskiego, który z tamtych terenów pochodził. Na południu, na terenach głęboko w głąb dzisiejszej Ukrainy, tam gdzie też ta polskość sięgała daleko poza Kijów, poza granicą traktatu ryskiego stworzono Republikę Autonomiczną Polską, zwaną Marchlewszczyzną, od nazwiska Juliana Marchlewskiego, bolszewika polskiego pochodzenia, który właśnie stamtąd pochodził. Sowietom nie zależało na tym, żeby odbudować jakąś formę polskości, żeby dać Polakom jakąś nawet złudną nadzieję wolności. Mieli cel bardzo określony. Chodziło o wyłowienie z tej społeczności polskiej ludzi, którzy dadzą się szybko sowietyzować, ale będą mieli polskie korzenie, polskie nazwiska, będą mieli jakąś polską przeszłość, pokolenia wstecz, będą tym zalążkiem nowej sowieckiej elity dla Polski. W związku z tym w tych rejonach autonomicznych stworzono polskie szkolnictwo. Ono oczywiście jest sowieckie, ale z językiem polskim. Tworzy się instytucje kultury, teatry, kina, różnego rodzaju zrzeszenia pisarzy czy jakieś kółka teatralne, gdzie cały czas obowiązuje język polski. Ci ludzie są intensywnie edukowani, indoktrynowani. Mają być Sowietami, ale o tym zewnętrznym obliczu Polski. Ten eksperyment nie wypala. Ludzie, którzy tam mieszkają, korzystają z tej okazji, że mogą po polsku mówić, po polsku się uczyć, po polsku mieć swój teatr i tak dalej. Uważają to za jakiś zalążek wolności. Intensywnie to rozwijają, ale nie stają się bolszewikami. Bardzo niewielka część z nich jest działaczami sowieckimi, sowieckiej partii komunistycznej. Reszta myśli, że można w tej formie polskość przechowywać.
Gdy Sowieci się zorientowali, że z tego eksperymentu nic nie wychodzi, przystąpili do tak zwanej operacji polskiej NKWD. Wówczas, w drugiej połowie lat 30., zostaje zamordowanych 100 kilkadziesiąt tysięcy ludzi z tamtych terenów. To są całe rodziny. Jedynym kryterium mordowania jest ich polskie pochodzenie. To jest pierwsze wielkie ludobójstwo w Europie, jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. Skazywani są na śmierć w trybie pozasądowym. To są te sowieckie OSO, czyli trójki partyjne, nie żadne organy sądowe, gdzie człowiek, który jest skazywany, nawet o tym nie wie, nie staje przed nim. Są listy, na których NKWD wypełnia rubryki: imię, nazwisko, czestwo, data urodzenia, adres, zawód, wszystko to, co jest potrzebne, i stawia się krzyżyk, że ci ludzie są do eliminacji. Następnie na podstawie tych list, tak jak później to robiono w Katyniu czy w innych miejscach kaźni, tych ludzi się morduje w trybie pozasądowym, nawet z pominięciem sowieckiego wymiaru niesprawiedliwości. To jest łącznie 100 kilkadziesiąt tysięcy ofiar, ale drobna część tych ludzi, którzy przez to sito sowieckie zostali przepuszczeni, nadaje się do dalszego wykorzystania. Oni się później pojawiają w armii Berlinga, pojawiają się później w Polskiej Partii Robotniczej. Polacy, którzy ich świetnie rozpoznają już na tych terenach od nowa przez Sowietów po 1944 roku okupowanych, nadają im prawidłową nazwę, że to są popi, pełniący obowiązki Polaków. Znają Polski, legitymują się jakimś polskim pochodzeniem, mają polskie nazwiska, natomiast z Polską nie mają absolutnie nic wspólnego. To jest przypadek generała Karola Świerczewskiego. Cały czas mu przypisywano właśnie to polskie pochodzenie, polski patriotyzm. To jest czekista od początku do końca. Człowiek, który w 20 roku walczy w wojnie 20 roku. Walczy pod Warszawą, ale walczy po drugiej stronie. On jest w Armii Czerwonej. To są tej kategorii ludzie. I gdy mówi się o 1944 roku, że zmieniła się Polska, że nastąpiła zmiana władzy, tu robię przeskok już do właściwego tematu, to jest to oczywiście nieprawda. Polska po 1944 roku została przez Sowietów podbita, ponownie podbita. Tu już nie ma frontu, nie ma polskiego wojska, nie ma polskiego państwa, bo to wszystko jest konspiracji. Na skutek akcji Burza, penetracji polskiego podziemia przez sowiecki wywiad i ich pomocników z Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Armii Ludowej, przez tą sowiecką agenturę, następuje eksterminacja tych ludzi na samym początku, jak wchodzą bolszewicy. Kadra oficerska Armii Krajowej, ci, którzy się ujawniają, a przedtem pomagają Sowietom na froncie, zdobywają miasta, miasteczka, służą informacjami wywiadowczymi, wszelką pomocą dla Sowietów, są przez Sowietów aresztowani, na ogół rozstrzeliwani albo zsyłani do Związku Sowieckiego, głęboko na Syberię. Żołnierze, ci, którzy są do wykorzystania, mają inne zadanie, im się stawia. Są wcielani albo do Armii Czerwonej bezpośrednio, albo do Armii Berlinga, ale muszą złożyć komunistyczną przysięgę. Większość tych ludzi, świadoma tego, kim są, że są żołnierzami Armii Krajowej, innych organizacji niepodległościowych, oczywiście tego wykonać nie chce. Oni są zamykani w dawnych, właściwie jeszcze niedawnych, niemieckich obozach koncentracyjnych, tak jak na Majdanku, i później masowo wywożeni na Syberię, do łagrów lub też mordowani. Ci, którzy trafili do Armii Berlinga czy do Armii Czerwonej, są używani na froncie jako mięso armatnie. Ale cały ten potencjał polskiego państwa podziemnego z okresu okupacji niemieckiej tych ostatnich lat w ten sposób jest bardzo osłabiony, zmniejsza się. I Sowieci dokonują podboju. Ustrój nie zmienia się sam, tylko jest zmieniany przez komunistów. Polacy stawiają opór. To jest to, co dzisiaj nazywamy ostatnim polskim powstaniem niepodległościowym, czyli powstaniem antykomunistycznym. Po 1944 roku to nie jest tak, że komuniści gładko objęli władzę. Polacy stawiają opór. Konspiracja polska przekształca się.
po rozwiązaniu Armii Krajowej i innych organizacji tworzą się na tej bazie nowe, dostosowane do nowych potrzeb, nowych zadań. Z tej całej wielkiej palety polskiego państwa podziemnego z okresu wcześniejszego powstają dwie wielkie organizacje antykomunistyczne już tej epoki powstania antykomunistycznego, które podejmują walkę o niepodległość, o niezawisłość, ale przede wszystkim o los swoich najbliższych, rodzin, sąsiadów i o życie własne. To jest Zrzeszenie Wolność, Niezawisłość i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. To są organizacje ogólnokrajowe, które działają nie tylko na terenie Polski komunistycznej, Polski Ludowej, ale także poza już nowymi granicami, także na kresach wschodnich. Często o tym zapominamy, że Polska nie kończyła się i nie kończy się na Bugu. Oprócz tego powstaje kilka dużych, regionalnych, lokalnych organizacji, albo takich, które jeszcze działają z okresu wcześniejszego, tak jak tu Gryf Pomorski w Wielkopolsce, Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta, w centralnej Polsce na Śląsku Konspiracyjne Wojsko Polskie, Ruch Oporu Armii Krajowej na północnym Mazowszu, Armia Krajowa Obywatelska na Białostoczyźnie i szereg mniejszych, drobnych, lokalnych organizacji, łącznie z konspiracją młodzieżową. W tym okresie powstania antykomunistycznego mamy do czynienia z około 1000 organizacji antykomunistycznych. To podziemie jest, trwa, ponosi potworne straty, ale istnieje i działa. Jego głównym zadaniem nie jest bezpośrednia walka z komunistami. Na to nie mają siły, po tym to nie są straceńcy. Wiedzą, że nie mają szans. Ich główne zadanie to jest ochrona ludności cywilnej. To jest rozbijanie więzień, aresztów, uwalnianie ludzi, którzy są przeznaczeni do eksterminacji lub do wywózki na wschód. Na terenach podbitych, gdzie do 1947 roku stacjonują dywizje wojsk wewnętrznych NKWD, gdzie nowa ludowa władza komunistyczna, rzekomo polska, tworzy własne wojska wewnętrzne na wzór wojsk NKWD, czyli Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ulubiona formacja towarzysza majora Zygmunta Maurycowicza Baumana, naszą obecną współczesną elitę intelektualną i jemu podobnych. Te formacje okupują we wszystkich większych polskich miastach. Od miast powiatowych zaczynając, wszędzie są wojska wewnętrzne NKWD. Pośpiesznie przygotowuje się, rozbudowuje się aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej w postaci urzędów bezpieczeństwa. Istnieje, bo przyszła wraz z armią Berlinga, informacja wojskowa, najbardziej represyjna, krwawa i zbrodnicza formacja komunistyczna, jaka istnieje po 1944 roku. Ta nazwa dzisiaj wielu osobom nic nie mówi. Informacja wojskowa, jak kiedyś pracowałem w Urzędzie do Spraw Kombatantów, miałem jednego z petentów pułkownika informacji wojskowej do pozbawienia uprawnień kombatanckich i on mi tłumaczył, że informacja to się zajmowała informowaniem żołnierzy. On to taki miał cel szlachetny. Ja go zapytałem, to znaczy co, stał pan na dziedzińcu i pan mówił, tu latryna, a tu kantyna. No tak, mówi pułkownik informacji. To była, tak jak powiedziałem, najbardziej zbrodnicza formacja. Ona w 1956 roku zmieniła się w wojskową służbę wewnętrzną, to czym kierował przez całe lata generał Czesław Kiszczak, który od początku swojej służby jest w informacji, nigdy nie był w wojsku. Bo to nie jest część wojska tak naprawdę, to jest część sowieckiego aparatu. A później, po roku 89, bez dekomunizacji tej służby, przerobiono ich na wojskową służbę informacyjną, WSI, WSI. To jest ta służba, za którą Bronisław Komorowski, pseudonim Bull, tak tęsknił, żeby jej nie rozwiązywać, bo ona jest przydatna Polsce i pełniła szlachetną rolę. W związku z tym on do tej pory ubolewa, jak można było przepędzić tak zasłużonych towarzyszy. Z tamtych szeregów, z rodzin informacji wojskowej, wywodzi się wielu tak zwanych intelektualistów i przedstawicieli nowych elit. Wystarczy wspomnieć towarzysza Włodzimierza Cimoszewicza, syna pułkownika informacji wojskowej,
Mariana Cimoszewicza, który odszedł ze służby w latach 70. W jednym z wywiadów, znowu w mojej ulubionej gazecie, towarzysz Włodzimierz Cimoszewicz stwierdził, że jego tatuś na pewno nikomu nic złego nie zrobił, bo on go dobrze znał i pamięta, jak było. Oczywiście sadzał go na kolanku, gdy wracał po służbie, ręce umył po przesłuchaniach, pewnie zmienił szaty albo pracował w fartuchu skórzanym, żeby nie było śladów. I później sobie brał małego Włodzimierza i kołysał na kolanku i głaskał. Przyniosłem ci parę fajnych rzeczy, jakieś zabawki zdobyczne czy coś takiego. On sobie tak może pamiętać. To była najbardziej zbrodnicza formacja. Formacja od samego początku, gdy ją stworzono przy armii Berlinga, sowiecka. W 1944, może 5 roku do tej służby przyjęto pierwszych 20 czy 30 funkcjonariuszy, którzy byli inni niż ci pierwsi. Przyjęto towarzyszy, którzy znali język polski, ale jako kucharzy, jako kierowców i jako tłumaczy, bo ta formacja nie miała przedstawicieli znających polski język. To byli sami Sowieci albo Żydzi sowieccy. Wszystkie protokoły przesłuchań, jakich dokonywano w informacji z tamtego okresu, akty oskarżenia, wszelkie dokumenty normatywne, pisane są w języku rosyjskim, cyrylicą, podpisywane były przez towarzysza Michała Rolę Żymierskiego, ulubionego marszałka Wojciecha Jaruzelskiego, marszałka, żeby nie było wątpliwości, z nadania sowieckiego. To jest ciekawy przypadek, bo Żymierski wywodził się z zaboru austriackiego. Do szkół rosyjskich nie chodził. W związku z tym rosyjskiego nie wyniósł ani z domu, ani ze szkoły. Ale rozkazy, które dla informacji wojskowej wydawał, są pisane po rosyjsku i własnoręcznie przez niego podpisywane cyrylicą. Czyli musiał się pośpiesznie nauczyć języka nowych panów. Te służby, które tworzy sobie Polska Ludowa w trybie przyspieszonym, są nakazane przez Sowietów. Oni wiedzą, jaka jest sytuacja międzynarodowa. Co do Polski, mają inne plany. Nie tworzą z Polski bezpośrednio nowej sowieckiej republiki, tylko tworzą nominalnie polskie państwo, które ma mieć polskie władze, polską partię, polską administrację i polskie elity, ale ma być sowieckie. I tak w rzeczywistości się dzieje. To nowe państwo ma wszystkie pozory zewnętrzne niezależności. Tragedią jest to, że nasi zachodni alianci, którzy tak dużo nam zawdzięczali, w 1945 roku, po zakończeniu działań II wojny światowej, od razu umyli ręce od sprawy polskiej, uznali, że to jest wewnętrzna sprawa towarzysza Stalina. Sowieci dali wkład w drugą wojnę. Zapomniano im to, co robili do 1941 roku, bo oni byli w Polsce, w państwach bałtyckich, ale nie było ich w Europie Zachodniej. W związku z tym nie było przeszkód, żeby towarzysza Joe, jak oni go nazywali, traktować po partnersku, tak samo jak wszystkich innych swoich przywódców. Coś mu się w końcu za to należało. Łatwo jest zapłacić nie swoim. Zapłacono między innymi Polską. I Sowieci dostali bezkarnie prawo urządzenia sobie w tych krajach w sytuacji tak, jak sobie to wyobrażali i tak jak chcieli. Po 1944 roku z jednej strony mamy opór, to chyba nie po mnie. Z jednej strony mamy opór, trwa to powstanie antykomunistyczne. Te oddziały Zrzeszenia WiN, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Narodowych Sił Zbrojnych, innych formacji mają zadania ochronne i obronne. Rozbijają areszty, więzienia, zwalczają grupy pacyfikacyjne, które mordują ludność cywilną, gdzie dokonują pacyfikacji na wzór niemiecki. Z drugiej strony władza komunistyczna bardzo szybko się umacnia. Te struktury są coraz silniejsze. Mentalność tych ludzi jest taka jak hitlerowców. Mówię to nie bez powodu i z całkowitą odpowiedzialnością. Chociaż nawet po tamtej stronie ciężko byłoby znaleźć takie odpowiedniki. Wprost takie, jakie mamy po stronie naszej rodzimej komuny. Naszej oczywiście w wielkim cudzysłowie. I tylko dwa przykłady.
W maju 1945 roku, już kilka dni po zakończeniu II wojny światowej w Europie, odbywa się tajne plenum Komitetu Centralnego tzw. Polskiej Partii Robotniczej, najwyższej władzy politycznej w Polsce Ludowej. Dlaczego to plenum jest tajne? Dlatego, że tam towarzysze rozmawiają otwartym tekstem. Niczego się już nie boją, niczego się nie wstydzą, ale nie chcą, żeby to wyszło na zewnątrz, żeby to było ogólnodostępne. W związku z tym pozwalają sobie na absolutną szczerość. Protokół z tego plenum był utajniony do 1992 roku. Wtedy dopiero został opublikowany i mając do tego dostęp, gdy to czytamy, od razu rozumiemy, dlaczego to było tajne. Tak jak wspomniałem, rozmawiali otwarcie o tym, jaka jest sytuacja Polski, co się dzieje w Polsce, jakie mają plany, a przy okazji wychodzi na jaw, jakimi kadrami dysponują komuniści. W tym samym czasie szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w niedalekim Gdańsku był towarzysz pułkownik Grzegorz Korczyński. Prawdziwe nazwisko Stefan Kilanowicz. Uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, major NKWD, działacz sowiecki. W czasie okupacji w 1943 roku dowódca Gwardii Ludowej na Lubelszczyźnie, który zasłynął tym, że podległe mu struktury i te bandy komunistyczne zamordowały setki Żydów, w tym także kobiety i dzieci. W nagrodę za całą swoją poprzednią działalność zostaje szefem Wojewódzkiego Urzędu do gnębienia polskich niepodległościowców. Na tym plenum towarzysz Korczyński zgłasza postulat, żeby odbudować na ziemiach polskich krematoria, że to przyspieszy działania wobec ludzi, którzy są przeciwko Polsce Ludowej. Władysław Gomułka, który wtedy jest sekretarzem generalnym PPR, skrzyczał go. Mówi, towarzyszu, nie możemy stosować gestapowskich metod, bo jakby to wyglądało. I to, że nie możemy, jest zrozumiałe, ale wytłumaczenie, dlaczego nie możemy, świadczy o tych ludziach, ponieważ jest negatywna opinia w świecie. To jest kilka dni po zakończeniu wojny, kiedy obozy koncentracyjne mają jeszcze niezakrzepłą krew, kiedy te piece nie do końca są już wystudzone, kiedy te prochy ludzkie, szczątki milionów jeszcze są rozprzestrzeniane, jeszcze nie ma w całości pochówków tych ludzi, tych ich szczątków. I nagle jest przedstawiciel w Polsce Ludowej nowej władzy, który mówi, żeby stosować te same metody, żeby uruchomić piece. A Gomułka mówi nie, bo to by źle wyglądało, to by się źle kojarzyło w świecie. Czyli ja cały czas pytam w takich sytuacjach, gdyby nie Niemcy, to znaczy, że komuna mogłaby, bo chciała palić nas w piecach. To są ludzie o tej mentalności. To jest ta druga strona, która przychodzi jako ta nowa elita. I to nie jest jakiś tam szczególny przypadek, jeden Korczyński, bo mogłaby powiedzieć, no jeden się taki trafił, ale reszta była normalna i moralna. Nie. To samo jest w tych instancjach dołowych bezpieki. Szefem grupy operacyjnej Urzędu Bezpieczeństwa, która trafia do powiatowego Płocka, jest Tadeusz Konopka. Jest to oficer NKWD, wyszkolony podczas wojny w Moskwie właśnie do nowych zadań. Dostaje nominację na szefa powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku. Wraz z grupą kilkudziesięciu przydzielonych funkcjonariuszy obejmuje urząd w gmachu, gdzie dosłownie chwilę wcześniej miało siedzibę miejscowe gestapo. Niemcy na skutek ofensywy styczniowej pośpiesznie uciekają. Zostawiają praktycznie wszystko, co mieli. Zostawiają narzędzia tortur, ale zostawiają także podręczniki, instrukcje, swoją dokumentację, jak dokonywano przesłuchań. I porucznik Tadeusz Konopka, towarzysz Konopka, tłumaczy swoim podwładnym, podkomendnym, których ma wychować na stajaszczych ubeków, w ten sposób. Ja przeszedłem kursy u towarzyszy sowieckich. Nabyłem od nich wiedzę. Przywiozłem ich instrukcje i ich podręczniki. Z tego będę was uczyć. Z drugiej strony, to wszystko,
co zostało po Niemcach, jest do wykorzystania. Te narzędzia i te podręczniki i będziemy to stosować. Też będziemy się z nich uczyć i będziemy lepsi od jednych i drugich. To jest mentalność tych ludzi. Zbrodniczy system ludobójczy, wschodni czy zachodni, jest dla nich wzorem. Z tym mają do czynienia polscy niepodległościowcy. Z tym zmaga się nowe, istniejące po 1944-1945 roku, nowe polskie państwo podziemne. Z tym mają do czynienia niepodległościowcy z okresu powstania antykomunistycznego. Niestety siły są już słabe. Po kilkuletniej okupacji niemieckiej, po eksterminacji elit na Kresach Wschodnich do czerwca 1941, później po wejściu bolszewików od stycznia 1944, to polskie państwo podziemne słabnie. Ono jest, działa, ma swoje struktury polityczne, cywilne i wojskowe. Wiele z nich dotrwało do początków lat 50. Ostatnia komenda powiatowa Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ujawnia się w prokuraturze generalnej PRL dopiero w październiku, październiku 1956 roku. To jest faktyczny kres tego powstania. Ostatni partyzant tego podziemia ginie z bronią w ręku na Lubelszczyźnie dopiero 21 października 1963 roku. I to jest ten symboliczny koniec tego oporu, tego okresu powstania antykomunistycznego. Trwało to niezwykle długo. Zapłaciliśmy straszną cenę. Eksterminowali nas jedni i drudzy. Ci drudzy, którzy przyszli w 1944, Sowieci, tworząc nominalnie polskie państwo i polskie władze, posługują się tymi zasobami ludzkimi, którymi dysponują. To są przede wszystkim działacze partii komunistycznej we wszystkich jej odmianach. Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznego Związku Młodzieży i tak dalej. Ci, którzy przetrwali sowieckie, stalinowskie czystki, teraz są do wykorzystania. To jest nowa elita państwowa, ubecka, wojskowa, jak się później okazało, także naukowa, bo nie matura, lecz chęć szczera. I to nie tylko oficerów chodziło, ale także tak zwanych intelektualistów nowego chowu. Tu będę dawał przykłady. Oni wchodzą w miejsce tych, których brakuje. Pośpiesznie nasi rodzimi bolszewicy eliminują całą kadrę przywódczą. Albo w walce, albo później aresztując i zabijając, czy to w śledztwie, czy na mocy tych pseudo-wyroków sądowych. Tu kilka takich przykładów, jakich ludzi wtedy traciliśmy. Dlaczego jesteśmy w tak nienormalnym miejscu? Dlaczego sytuacja Polski jest obecnie tak zła? Bo nie było ciągłości, prawidłowej ciągłości, czyli odtwarzania polskich elit. Ta ciągłość została zerwana. Jedni i drudzy okupanci zrobili spustoszenie. Później w Polsce Ludowej elity się nie odtwarzały, tylko tworzono elity nowe. Takie przykłady. Profesor Władysław Tarnawski, najwybitniejszy polski anglista, uczony światowej sławy, fenomenalny znawca twórczości Szekspira. Brytyjczycy podziwiali go za przenikliwość, za wniknięcie w kulturę brytyjską, w jej rozumienie, w jego posługiwanie się językiem angielskim. To był ktoś na miarę światową. Tacy ludzie po wojnie powinni zająć stanowiska w wyższych uczelniach, powinni uczyć swoich wychowanków, powinni odtwarzać tą kadrę jak najszybciej, żeby to przerwanie ciągłości elit nadrobić. Profesor Tarnawski w 1948 roku został aresztowany przez komunistów, skazany. W więzieniu stworzono mu takie warunki, że nie przeżył. Profesor Marian Grzybowski, najwybitniejszy polski, europejski, a w owym czasie być może światowy dermatolog. Człowiek, który pisał podręczniki tłumaczone na kilkadziesiąt języków. Wiele jego opracowań i dokonań naukowych jest cenionych po dziś dzień.
Człowiek, który był niezwykłym wzorem dla młodzieży. Na zajęcia z nim w Akademii Medycznej przychodzili studenci z innych kierunków po to, żeby go zobaczyć, żeby go posłuchać, żeby czegoś się nauczyć. Bo to był ktoś. Przychodzono nie dlatego, że jest obowiązek, tylko dlatego, że był to tak fenomenalnej miary uczony. On nie był w konspiracji. Miał bardzo ciężko chorą żonę. Nie oddał jej do przytułku. Poświęcał jej cały wolny czas. Poza pracą na uczelni, poza pracą w Akademii Medycznej, cały czas był w domu, opiekując się żoną. Ale był przeszkodą. Te tłumy młodych ludzi, studentów, które podążały za nim, przychodziły na jego zajęcia, które go podziwiały, świadczyły o tym, że deprawuje młodzież Polski Ludowej. A wszystkich tych przedwojennych uczonych, prawdziwe autorytety, jak się dzisiaj dowiadujemy z dokumentacji, która po tym pozostała, oni klasyfikowali, czy nadaje się do wykorzystania w Polsce Ludowej, czy da się przerobić na człowieka sowieckiego, czy nie. Ludzie, przy których postawiono znaczki, że nie nadaje się do odzyskania, że on już jest nie do naprawy, byli przeznaczeni albo do odstawienia, do przepędzenia z uczelni, albo wprost do fizycznej eksterminacji. Profesor Grzybowski też w 1948 roku został aresztowany. Po kilkunastu dniach bardzo intensywnego śledztwa w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie na ulicy Koszykowej skonał. Nie wytrzymał tortur i warunków, jakie mu stworzono. Profesor Wacław Lipiński, pułkownik, historyk wojskowości, piłsudczyk, aresztowany w 1947 roku, w 1948 skazany na karę śmierci, zamieniono mu łaskawie karę śmierci na karę dożywotniego więzienia, ale stworzono mu warunki, których nie mógł przeżyć. Zmarł, zginął w komunistycznym więzieniu. Kazimierz Pużak, wybitny przedstawiciel polskich socjalistów, nie tych od Cyrankiewicza, nie tych od Kraśki, tylko tych prawdziwych, niepodległościowych, takich, jakich znamy z książek, z biografii, jakich dzisiaj nie ma. Dzisiaj socjalista to jest Ryszard Kalisz, Leszek Miller, Aleksander Kwaśniewski. To są rzekomo socjaliści. Takich jak tamtych nie ma. Kazimierz Pużak był działaczem niepodległościowym przez kilkadziesiąt lat swojego życia. To był więzień jeszcze carskich kazamatów. Człowiek, który całe życie albo walczył dla Polski, działał, albo w wolnej Polsce dla tej Polski pracował. Jeden z przywódców polskiego państwa podziemnego podczas okupacji, aresztowany po wojnie. Człowiek już bardzo wiekowy, zmęczony życiem, który powinien być ceniony i wykorzystywany w najlepszy z możliwych sposobów dla Polski, został wtrącony do ciężkiego więzienia. W śledztwie wykazał się niezwykłą postawą. Męczony, pytany o wydawanie kolegów, przyjaciół, odpowiadał z godnością. Nazywam się Kazimierz Pużak. Jestem Polakiem wyznania katolickiego. Nic więcej nie mam wam do powiedzenia. Został w więzieniu zamęczony. Tak naprawdę to nie był Polak. W sensie wyboru, tak, ale to był polski Ukrainiec. Nazywał się Bazylii Pużak. Przyjął imię Kazimierz, żeby bardziej podkreślić swoje dążenie do polskości i całym swoim życiem pokazał, że w Polsce nigdy nie było czegoś takiego jak tępy, ciasny nacjonalizm w wydaniu niemieckim, że było coś innego, było poczucie narodowe. Ludzie dochodzili do pewnych wartości, uznawali Polskę za swoją ojczyznę, nie dlatego, że byli do tego zmuszani, czy mieli z tego korzyści, tylko Polska rzeczywiście była bardzo atrakcyjna. To był ich wybór. I Polacy ich oczywiście przyjmowali. Zamordowano w 1948 roku Włodzimierza Marszewskiego. Człowieka, który po wojnie, gdyby
te warunki były zupełnie inne. Gdyby Polska odzyskała niepodległość, człowieka, który z pewnością byłby prezydentem, premierem, był to człowiek wybitny. Znał kilka języków. W 1920 roku był polskim attaché wojskowym w Waszyngtonie. Przedtem oficer armii Hallera. Później w okresie międzywojennym działacz polityczny, gospodarczy. Podczas okupacji niemieckiej, między innymi szef wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych, tej części, która trafiła do Armii Krajowej. Po wojnie, już pod nową komunistyczną okupacją, stworzył wraz z wieloma innymi osobami takie ciało, którego nazwy nawet Polacy nie znają, nie wiedzą, że to istniało. Komitet Porozumiewawczy Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej. W skład tego komitetu wchodzili przedstawiciele wszystkich ugrupowań antykomunistycznych, zarówno partii politycznych działających pod ziemią, jak też struktur wojskowych, czyli z przedstawicielami Zrzeszenia Wolność Niezawisłość i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Czasami komuniści w tych swoich obelżywych książkach o utrwalaniu władzy ludowej wspominali, że coś takiego istniało, ale gubili jeden człon nazwy, bo to im bardzo nie pasowało. To, co publikowali, nie miało już w nazwie demokratyczne. To było zastrzeżone dla nowej władzy. Po drugiej stronie byli faszyści i reakcja. Włodzimierz Marszewski został zamordowany. Są jego zdjęcia. Jak się patrzy na twarz tego człowieka, na jego mądre oczy, na postać, która reprezentuje godność, coś takiego, co jest w sumie nieuchwytne, ale to można od razu ocenić, czy ktoś jest mężem stanu, czy ktoś jest mężem Anny Dziadzi, bo to jest duża różnica. Takie rzeczy ludzie mają wypisane na twarzy. Takich ludzi, tak jak wspomniałem, zabrakło, byli eliminowani. Zamordowano generała Augusta Emila Fildorfa, bohaterskiego dowódcę KDW Armii Krajowej. Człowieka, który miał być przywódcą konspiracji antykomunistycznej. Przypadkowo aresztowany jednak przez Sowietów na początku 1945 roku. Miał przy sobie bardzo dobre, mocne dokumenty na nazwisko Walenty Gdanicki, że jest kolejarzem. Miał na sobie mundur kolejarski, torbę. Sowieci na wszelki wypadek tych, których złapali, już nie wypuszczali. Wwieźli go w głąb Związku Sowieckiego, ale go nie rozpracowali. Nikt go nie wydał, nie doszli do jego prawdziwych danych personalnych, dlatego przeżył. Wrócił po sowieckich łagrach do Polski Ludowej. Wrócił do rodziny, której przez kilka lat przecież na co dzień nie miał. To już był starszy człowiek, schorowany. Po łagrach wiadomo było, w jakim był stanie. I konspirować już i nie mógł, i nie chciał. Od dawna miał zerwane kontakty, sytuacja była całkiem nowa. Postanowił się ujawnić, wrócić do prawdziwej tożsamości i zostać z rodziną. Nie miał nic takiego na sumieniu, czego mógłby się wstydzić, czego mógłby się obawiać. Ale gdy się ujawnił, gdy się okazało, że to jest polski generał i do tej miary, został aresztowany przez bezpiekę. Był potwornie torturowany, potraktowany dlatego, że nie chciał iść na współpracę. Nasi rodzimi bolszewicy chcieli go wykorzystać do stworzenia nowej, fałszywej, antykomunistycznej konspiracji. Uważali, że człowiek z taką charyzmą, z takim nazwiskiem przyciągnie tych, którzy jeszcze gdzieś są, którym chodzi po głowie jakikolwiek opór. Że on będzie tym magnesem, przez który ściągnie się innych gotowych do walki z komuną. Nie mówię o walce bezpośredniej, zbrojnej, ale do stawiania jakiegokolwiek oporu. Generał Fildorf był wybitnym wojskowym, ale też wybitnym człowiekiem. Człowiekiem zasad, człowiekiem honoru. Na współpracę z komunistami iść nie chciał i nie mógł, bo mu na to honor oficera polskiego i godność Polaka nie pozwalały. Został przez komunistów powieszony jak pospolity przestępca. Zamordowany został Adam Doboszyński.
jeden z najwybitniejszych intelektualistów ówczesnych polskich. Człowiek o fenomenalnym umyśle, o bardzo szerokich zainteresowaniach. To, co po sobie pozostawił w postaci napisanych rzeczy, jest w bardzo wielu miejscach aktualne do dziś. Takich ludzi komuniści pozbywali się masowo. Zamordowany został porucznik Jan Rodowicz, pseudonim Anoda, bo to nie dotyczyło tylko tych ludzi z samej góry hierarchii społecznej, ale ze wszelkich poziomów, także spośród ludzi młodych, którzy byli jednoznacznie nastawieni do komunizmu, którzy nie rokowali żadnych szans, że będą przydatni w nowym ustroju, a przynajmniej będą bezradni i będą biernie gdzieś tam na marginesie żyć. Jan Rodowicz był bohaterem Szarych Szeregów. Był uczestnikiem akcji pod Arsenałem w marcu 1943 roku. Był bohaterem Powstania Warszawskiego. Po wojnie w konspiracji nie był, znaczy był bardzo krótko, ale rozwiązywano te dawne struktury akowskie. On później do nowej konspiracji już nie przystąpił. Chciał się uczyć, chciał założyć rodzinę. Był z rodziny sam, bardzo uzdolnionej technicznie. Ta rodzina żyje do dziś. Zapisał się na Politechnikę, chciał skończyć studia. Chciał dać Polsce to, co mógł, to, do czego się najlepiej nadawał. Ale prowadził działalność, która dla komunistów była czymś gorszym niż zwykłe przestępstwo. Otóż on z grupą takich jak on, innych uczestników Powstania Warszawskiego, dokonywali ekshumacji w gruzach Warszawy. Z tych ruin, gdzie przedtem walczyli, gdzie wiedzieli, że ich towarzysze broni, gdzieś byli zasypani w tych gruzach lub pochowani pośpiesznie na podwórkach, na skwerach, na trawnikach, wydobywano szczątki najbliższych, kolegów, przyjaciół, łączniczek, często dziewczyn, z którymi byli emocjonalnie związani i dokonywali godziwych pochówków. Przynosili ich na warszawskie cmentarze. To wszystko było czymś w rodzaju manifestacji. To pokazywało, czym było polskie państwo podziemne, czym była polska armia krajowa i godziło w honor, jak komuniści mówili, Polski Ludowej w armię ludową, bo drugiej strony nie było. Ta druga strona nie mogła się tym i nie miała się czym pochwalić. W związku z tym tego typu działalność, jak te godne pochówki, była działalnością wymierzoną w Polskę Ludową. Nazywano to w ówczesnym języku stalinowskim godzeniem w ustrój Polski Ludowej. Jan Rodowicz został aresztowany. W 1948 roku był przesłuchiwany w Wydziale Śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przez ówczesnego majora bezpieki Wiktora Herrera, później już pułkownika, a w latach 80., w 81 roku konkretnie, człowieka, który był jednym z doradców Komisji Krajowej Solidarności. Był ekspertem NSZZ Solidarność od rolnictwa. Znał się na ziemi. Wiedział widocznie, co to są pochówki. Jan Rodowicz rzekomo wypadł przez okno z czwartego piętra, upadł na te kamienie, na bruk, konał kilkanaście godzin. Nikt mu nie udzielił pomocy. Później, w latach 90., gdy było śledztwo w tej sprawie, gdy kilku ubeków, włącznie z Herrerem, zlokalizowano, ustalono ich dane personalne, oni wszyscy zeznawali, że w tym momencie, jak Jan Rodowicz wypadał przez okno, to oni akurat stali tyłem. Prawda jest taka, że żaden więzień bezpieki nigdy nie trafiał do części administracyjnej Ministerstwa Bezpieczeństwa. Tylko i wyłącznie był prowadzony tymi korytarzami do pokoju przesłuchań, gdzie okna były okratowane, zamknięte. Każdego więźnia prowadzono pod pachy. Prowadziło dwóch ubeków, a ręce mieli skute z tyłu. To możemy sobie zobaczyć na amerykańskich filmach, jak nawet zwykłego kierowcę się aresztuje i wrzuca do samochodu jak pospolitego przestępcę.
A on akurat trafił do miejsca, i to na czwartym piętrze, gdzie jest otwarte okno i rzekomo sam wypadł. Śledztwo oczywiście nic nie dało. Także eliminowano praktycznie wszystkich, którzy mieli być nieprzydatni, ale w ich miejsce trzeba było pośpiesznie tworzyć własne elity. Nie było to możliwe od razu, w 1944, 1945, 1946 roku. Komuna nie miała jeszcze takiego zaplecza. Poparcie niewielkie, społeczeństwo jeszcze niespacyfikowane. Nie mając własnej kadry, sięgnęli na początku jeszcze do tych zasobów Polski normalnej. Mamy w Ludowym Wojsku Polskim szereg oficerów polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy wracają, którzy myślą, no jakaś Polska jednak jest, nie można zrobić wszystkiego, więc można zrobić to, co jest możliwe. Niektórzy oficerowie Polski przedwojennej, II Rzeczpospolitej też są. Oni są wykorzystywani do uczenia nowych kadr, uczenia tego, na czym się znają, bo ci nowi nie znają nic. To samo jest na uczelniach. Do 1948 roku jest jeszcze resztka tej kadry naukowej, która przeżyła okupację niemiecką i sowiecką. Jeszcze są wykorzystywani. Rok 1948 to jest przełom. Komuna uznała, że wzmocniła się wewnętrznie. Powstańcy antykomunistyczni są w znacznym stopniu spacyfikowani. Te organizacje, które są w podziemiu, są w znacznym stopniu rozbite. Opór słabnie. Jest, ale słabnie. Przystępują do kolejnego uderzenia, do eliminacji starej kadry wojskowej. Tych ludzi się masowo wyrzuca z wojska. Wielu z nich jest aresztowanych. Finguje się procesy z fikcyjnymi zarzutami. Stawia się ich przed sądami Polski Ludowej. Pod tymi fałszywymi zarzutami są skazywani na karę śmierci i mordowani. Inni giną wcześniej w śledztwach, w czasie tortur i warunków, jakie im stworzono. Tak jest we wszystkich zakresach. Z uczonymi, z prawnikami, z elitą intelektualną, także w dziedzinie kultury, literatury, sztuki. Wszystko, co stare, jest już nieprzydatne. W ich miejsce przychodzą ci nowi. Kilka takich przykładów, jak wygląda ten nowy świat. Tak jak mówię, to jest rok 1948. Pogrom polskich elit, pogrom polskich intelektualistów. Od tego momentu Polska się diametralnie zmienia. Ci, którzy mogliby wychowywać następne pokolenia, uczyć ich tego, co sami potrafią, gdzie mogli być wzorem dla swoich wychowanków, już przepadają, w społeczeństwie się nie liczą. A w ich miejsce przychodzą wszelkiego rodzaju kreatury, które do dzisiaj w publikacjach, w ich wspomnieniach, niektórzy żyją, więc są pokazywani, są traktowani jako intelektualiści, jako ludzie wybitni. To jest przypadek Zygmunta Maurycowicza Baumana. Człowiek, który do 1945 roku pełni służbę w NKWD w Moskwie. Jest bardzo ciekawy przypadek, dlatego że on wywodzi się z rodziny żydowskiej z Poznania, czyli z terenu zaborów, gdzie nie było Rosjan. On nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek Rosją. Nie chodził do rosyjskich szkół. Żeby stać się Sowietem z zewnątrz, to trzeba było mieć jakieś specjalne zasługi. Wydać miał, skoro dostał sowieckie obywatelstwo, członkostwo w partii sowieckiej i został przyjęty do NKWD. Później skierowany na nowy odcinek frontu do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tam jest odznaczany za działalność przeciwko polskim niepodległościowcom. Później, w 1968 roku, gdy dwie frakcje partyjne, tak zwana Hamokomuna z tak zwaną Żydokomuną, pokłóciły się o władzę w Polsce, jedna frakcja przegrywa. Część tych ludzi wyjeżdża na emigrację. Dzisiaj się mówi, że Polacy wypędzili Żydów. Nie ma to nic wspólnego z prawdą. Przez rodziny komunistyczne, żydowskie, szły podziały w środku. Część zostawała, bo nie chciała wyjeżdżać. Część wyjeżdżała, bo albo chciała, albo musiała, ale z zupełnie innych powodów, bo bali się odpowiedzialności. Mamy przykład rodziny Michników. Ojciec i matka zostali.
Ojciec, działacz przedwojenny najwyższych szczebli Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, po wojnie w wydawnictwach komunistycznych, cenzor pism partyjnych, matka wykładowczyni na ubeckich uczelniach. Uczyła historii. Adam Michnik nie tak dawno w swojej gazecie wspomniał, że mamusia z pewnością nie napisała nic takiego, czego trzeba byłoby się wstydzić. Ja myślę, że dobrze byłoby, jeśli on ma taki organ w swoim posiadaniu, żeby opublikował przynajmniej obszerne fragmenty jej podręczników. I to my byśmy ocenili, czy rzeczywiście to była historia, czy rzeczywiście to nie było nic złego. Ale starszy, a i Adam został oczywiście. Natomiast starszy brat, Stefan, kapitan Ludowego Wojska Polskiego, sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie i sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego Komunistycznego, w 1968 roku wyjechał. Być może obawiał się rozliczeń. I tak jest w wielu innych tych komunistycznych rodzinach o takich korzeniach. Tak jest w rodzinie Smolarów. Ojciec Smolarów, Hersz Smolar, wyjeżdża. Dwóch synów, Aleksander, Eugeniusz, wyjeżdżają. Jeden dostaje intratne zajęcie w BBC, a drugi w Radio France International. Nadają się od razu, bo to przecież dręczeni przez komunę, ale ich matka zostaje, Walentyna Najdus. Osoba, która przeszła przez kilka tygodni szkolenia sowieckiego w Mińsku Białoruskim, po wojnie zostaje profesorem historii. Do niedawna nim była. Jest jednym z głównych świadków oskarżenia w procesie cichociemnego, wyjątkowego polskiego niepodległościowca Bolesława Kontryma. Człowieka, który w Polsce podziemnej odgrywał szczególną rolę. Ona nie wyjechała, nikt jej nie wypędzał. Była, funkcjonowała, miała tytuł profesora i pracowała na Uniwersytecie Warszawskim bardzo długo. Także te podziały wyglądały zupełnie inaczej. Ale w roku 1948, gdy eliminuje się tą przedwojenną kadrę intelektualną, trzeba pośpiesznie próbować młodych. Mamy dzisiaj dostęp do dokumentów partyjnych, jak to wyglądało. Na przykład w nauce to są całe zestawienia tych uczonych, którzy wywodzili się z II Rzeczpospolitej, którzy przeżyli wojnę lub byli na emigracji, a po 1944-1945 roku wrócili. I wszyscy z nich otrzymują partyjne oceny. Czy nadaje się do reedukacji w duchu marksistowskim, czy nie będzie tumanił polskiej komunistycznej młodzieży, czy też ma iść na bok, ma być wyrzucony z uczelni. I byli wyrzucani. W ich miejsce partia proponuje nowych, młodych, zdolnych, którzy są charakteryzowani. Stopnia magistra nie ma. Rozpoczyna studia. W trybie pośpiesznym wypromować na doktora i zaproponować mu objęcie katedry takiej i takiej. I pośpiesznie ci ludzie bez przygotowania stają się z założenia intelektualistami. Jest bardzo wiele przykładów, natomiast ta stara kadra jest rozpędzona. Profesor Władysław Tatarkiewicz, wybitny historyk filozofii, uczony nie tylko na miarę polską, którego fenomenalny podręcznik Historia Filozofii w wielu krajach funkcjonuje do dzisiaj jako wzór. Można tylko dopisywać kolejne rozdziałki, bo jednak trochę lat minęło. Profesor Tadeusz Kotarbiński, profesor Kazimierz Ajdukiewicz i te wszystkie sławy, które funkcjonują w encyklopediach zachodnich z polskich uczelni zostały przepędzone. Kto ich przepędzał? Kto ich nie wpuszczał? Jacek Kuroń, Karol Modzelewski i wielu tych innych bojówkarzy, którzy stali u wrót uniwersytetu i mówili ten tak, ten nie. Decydowali, kogo wpuścić, a kogo nie. A promowano tych nowych. Jak i kogo, z jakimi zasługami promowano? Jeden z teoretyków ludowej praworządności, wymiaru niesprawiedliwości komunistycznej,
pośpiesznie awansowany do stopnia pułkownika ludowego Wojska Polskiego, Moshe lub Mordechaj Muszkat, w Polsce już zwał się Marian Muszkat, uznał, że sąd w Polsce Ludowej musi do każdego przepisu prawa stosować marksistowską wykładnię. Tam, gdzie dany przepis nie odpowiada warunkom, żeby podsądnego skazać, taki przepis w ogóle nie może być stosowany. Decyzję o tym, kto będzie żył, a kto nie, czyli panem życia i śmierci, ma być prokurator, który w akcie oskarżenia zawiera wszystko. Sąd przyklepuje, ten ludowy komunistyczny sąd przyklepuje to, co wcześniej spreparował razem z UB prokurator. Pomocnikiem w tym procederze ma być obrońca, którego rola ma być zupełnie inna. On nie ma bronić oskarżonego. On ma współdziałać z prokuratorem i z sędzią nad skazaniem danej osoby. I co więcej, jeśli to jest klient danego adwokata, to on ma wyciągnąć z tego klienta jak najwięcej informacji, bo jemu ten podsądny wierzy bardziej. Ówczesny wiceminister komunistyczny sprawiedliwości Tadeusz Rek w takim wzorcowym, sztandarowym podręczniku o adwokaturze napisał wprost, jaka ma być rola adwokatów. Rolą adwokata jest współdziałanie z prokuratorem i sędzią w skazaniu przestępcy przeciwko ludowemu państwu. Skończyła się epoka nawet pozorów praworządności. Inny teoretyk komunistycznego prawa, ale też praktyk, bo autor podręczników i też pułkownik ludowego wojska, Leo Hochberg, uznał, że nawet to, co kiedyś było drobnymi wykroczeniami, na przykład propaganda szeptana, czyli ktoś mówi, że ustrój mu się nie podoba, bo chleba w sklepie nie ma, ma być sądzony i skazany tak, jak za zdradę stanu. Za zdradę stanu grozi kara śmierci. Za zwykłą szeptankę do 5 lat więzienia. Więc widać, jaki jest przeskok jakościowy przy tym czyszczeniu Polski z reakcji. Ale zupełnie niezwykłą w tym najbardziej negatywnym świetle jest osoba profesora komunistycznego Leona Szafa, czyli Lejba Szafa, rodzony brat Adama Szafa, który do niedawna jeszcze był w tej najwyższej elicie Polski Ludowej, a później po roku 89, ponieważ on się znalazł na emigracji po latach 60., ceniony i propagowany jako wybitny polski intelektualista. Akurat tamtego na razie zostawimy, bo on się zajmował pseudofilozofią, czyli czymś, co trudno nawet za naukę uznać. Natomiast ten jego brat, Leon Leib Schaff, postulował w podręcznikach, które pisał i które były materiałem do wykładów na zajęciach dla studentów prawa, postulował, żeby wszystkich wrogów ludu traktować jak osoby pozbawione praw obywatelskich, odebrać im godność i człowieczeństwo. I nakazywał, żeby wobec takich ludzi stosować tryb pozasądowy, że tryb sądowy jest uciążliwy, że to trwa, trzeba wytworzyć masę dokumentacji, trzeba przesłuchiwać, później musi się namęczyć prokurator, później zbiera się sąd, ten przewód sądowy trwa dni, tygodnie, jakieś przesłuchania, a my nie mamy na to czasu. Trzeba skazywać tych ludzi w trybie pozasądowym, czyli na wzór tej operacji polskiej NKWD, gdzie wymordowano Polaków poza tą linią traktatu ryskiego. W 1953 roku Leib Schaff poszedł jeszcze dalej. Uznał, że należy wszystkich wrogów Polski Ludowej ocenić jako byłych ludzi, że to już nie są ludzie, bo stracili człowieczeństwo, w związku z tym nie podlegają żadnej ochronie. Nie są nie tylko obywatelami, ale nie są ludźmi. Jak dzika zwierzyna,
Można polować i można eliminować. To na szczęście się dzieje już po śmierci Stalina. Gdy zdechł Stalin, gdy te represje nieco złagodniały, to takie teoretyczne podstawy, żeby uznać wrogów Polski Ludowej za byłych ludzi, już nie są tak potrzebne. Tworzono także nowe elity w tym wymiarze naukowym. Potrzebni byli nowi. W miejsce Tatarkiewicza, Ajdukiewicza, Kotarbińskiego, wielu innych, przychodzi komunistyczna hołota. Ludzie, którzy tytułują się profesorami, otrzymują pośpiesznie stopnie naukowe doktorów, wtedy się nazywało kandydatów nauk po sowiecku, specjalizują się w gnębieniu i eksterminacji przeciwników. Profesor Tadeusz Kroński, filozof, uznał, że marksizm studentom należy wbijać do głowy kolbami karabinów, nie na wykładach, bo to szybciej będzie im wchodziło. To jest jeden z takich przykładów. Ale mamy szczególne przypadki ludzi, których po 1989 roku dosłownie w Polsce noszono na rękach, których pokazywano praktycznie jako antykomunistów, jako prawdziwych Europejczyków, jako fenomeny osobowościowe i naukowe, ludzi szczególnego pokroju, jak mawiał kiedyś towarzysz Stalin. Taką sztandarową postacią z tego zakresu jest profesor Leszek Kołakowski. Po roku 89, jednak jadą po nas, są coraz bliżej. Po roku 89 w Nowej Polsce, w III Rzeczpospolitej, to jest jeden z czołowych intelektualistów. Pełno go w mediach, w gazetach, szczególnie w jednej gazecie, ale także ma spotkania w kościołach. Jest uznawany za człowieka prześladowanego przez komunistów, który musiał wyjechać, który tak się przypadkiem złożyło, musiał być bardzo bliskim sąsiadem i przyjacielem Heleny Wolińskiej i wielu innych tego typu postaci. Natomiast nie było o nim wiedzy. Pamiętam, gdy wtedy jeszcze jako młody człowiek, to ćwierć wieku, to jednak jest różnica. Pamiętam, na jednym z kościołów była przybita kartka, że jest spotkanie z profesorem Leszkiem Kołakowskim. Akurat była grupa studentów obok, czytali razem ze mną to i słyszę z głosów, mówią, o, musimy się wybrać, profesor Leszek Kołakowski to taki wybitny człowiek, to my tam musimy być. Próbowałem z nimi rozmawiać, mówić, kto to był, że to komunista, członek partii, człowiek, który się spisał niegodziwie w Polsce Ludowej. Patrzyli na mnie jak na człowieka co najmniej z Księżyca albo jeszcze dalej. Nic z tego nie rozumieli. Ja akurat o tej postaci wiedziałem trochę więcej, bo w swojej pierwszej pracy zawodowej zetknąłem się z człowiekiem, który studiował po wojnie. Jednym z jego wykładowców był właśnie Leszek Kołakowski. I ten pan opowiadał rzeczy, które ja mu nie wierzyłem. To przyznaję ze wstydem. Już nie żyje, więc nie mogę go przeprosić. Opowiadał, że poszedł na egzamin do Leszka Kołakowskiego. On stał, nie siedział, stał za biurkiem, pas wojskowy, kabura i pistolet. I pierwsze słowa, jakie skierował do studenta, tego mojego rozmówcy, były takie. Spojrzał na niego, a towarzyszu, gdzie macie czerwony krawat? Ten pan był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, prawdziwym polskim niepodległościowcem, z rodziny o bardzo solidnych podstawach patriotycznych. Odpowiedział zgodnie z prawdą. Ja nie jestem członkiem Związku Młodzieży Polskiej, nie jestem zobowiązany do noszenia stroju organizacyjnego. U mnie na egzaminie musicie, dawajcie indeks. Czerwona dwuja, następny termin, macie przyjść w czerwonym krawacie. On tego oczywiście nie zrobił. Przyszedł na następny termin bez czerwonego krawata, rozmowa równie obelżywa, tylko krótsza. Nie macie czerwonego krawata. Tak, nie mam, bo nie jestem zorganizowany. Druga czerwona dwuja i relegowanie z uczelni. W to, że go wyrzucił, wierzyłem.
ale w to, że był z pistoletem przy pasie, nie wierzyłem. Jak to na uczelni, profesor, nieprawdopodobne. Już byłem z tych nowych czasów, gdzie to nie było potrzebne. I gdy ileś lat temu pani Alina Czerniakowska robiła film o zmianach, jakie się dokonały lub jakie się nie dokonały po roku 89 w Polsce, to jest film Odkryć prawdę. Pułkownik telewizyjny, bodajże 2006 czy 2007 roku po skończeniu, niedopuszczony do pokazywania i nigdy publicznie w telewizji polskiej pokazany nie był. Ja tam między innymi mówiłem właśnie o Leszku Kołakowskim, o jego postawie, o jego historii. Dawałem go właśnie wtedy jako przykład. I pani Alina Czerniakowska znalazła w zapisach dokumentalnych, w zasobach filmowych, cytat filmowy do mojej wypowiedzi, gdzie były towarzysz, profesor Leszek Kołakowski z drugim Matuzalemem partyjnym, też utrwalaczem władzy ludowej, siedzą przy stole i wspominają. Ty to miałeś nagana, nie? No. A ty to miałeś parabellum, no. Śmy na bandy jeździli, no. Oni do nas strzelali, no. W tym stylu rozmowa intelektualna dwóch utrwalaczy władzy ludowej. Fantastyczny podkład pod to, co ja opowiadałem. Ja mówiłem o nich, a oni mówili o sobie. Ten człowiek został odznaczony w III Rzeczpospolitej orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem. Gdy wrócił do Polski, najwybitniejszy polski socjolog, już zmarł na początku lat 2000 z emigracji, chcąc służyć Polsce w nowych warunkach. Zresztą naciął się, bo okazało się, że dziedzina jego nauki jest opanowana przez jego ówczesnych wrogów, którzy doprowadzili do wypędzenia go z Polski. Mówię o profesorze Adamie Podgóreckim, wybitnym polskim uczonym, który był profesorem na wielu światowych uczelniach, a w Polsce pozostaje nieznany. I on w jednym z wywiadów wspomniał właśnie o tym, że Leszek Kołakowski został odznaczony orderem Orła Białego. I mówi, że on tego nie rozumie. To jest naturalne zdziwienie człowieka normalnego, który trafia w nienormalne warunki. I mówi tak. Teraz w Polsce nosi się go na rękach, a ja go pamiętam jako Hunwejbina, który napadał na profesorów na wykładach, przerywał Taterkiewiczowi czy Ajdukiewiczowi i groził, że jeśli będą mówić takie głupstwa, to partia ich nauczy. W Polsce uprawiał marksizm, ale kiedy wyjechał na Zachód w trzytomowym dziele o marksizmie, wszystko to, co przedtem opatrywał znakiem plus, opatrzył znakiem minus. W jego pisarstwie nie znalazłem nic twórczego. Jedynym oryginalnym pomysłem był ciąg szyderczych opowiadań dotyczących Biblii. Nie rozumiem, za co dostał order Orła Białego. I rzeczywiście trudno zrozumieć, że nowa Polska, III Rzeczpospolita, doceniała i cały czas docenia przede wszystkim ludzi z takich kręgów. Profesor Witold Kierzun, jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku, uczony też światowej sławy, po 1989 roku nie był wykorzystany, ani jego wiedza, wiedza fenomenalna, bo z wielu dziedzin nauki, jego kontakty międzynarodowe, jego pozycja, a został wykorzystany towarzysz doktor Leszek Balcerowicz, prorektor Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu. Tacy wiedzą więcej i znają się lepiej. Gdy mam spotkania z młodzieżą, ze studentami, pytam, czy znacie jakąś książkę, którą napisał Leszek Balcerowicz. Nikt nie jest w stanie przytoczyć nawet jednego tytułu. Wielki intelektualista, najwybitniejszy polski ekonomista tworzy i nikt nie wie co, jak to można wytłumaczyć. No, bo to teraz mamy takich intelektualistów. Wracam do Kołakowskiego. On w jednym z wywiadów w tej wspomnianej przeze mnie ulubionej gazecie już w latach 90. przyznawał się wprost,
że jeździł w tych ubeckich grupach operacyjnych w teren, pacyfikował polskie społeczeństwo. I jeszcze tłumaczę. Strzelano do nas, strzelało się z obu stron. Tylko ludzie, którzy strzelali, to byli ci, którzy bronili wartości, godności, mienia, życia swojego, swoich bliskich, swoich sąsiadów. A on był najeźdźcą, on był napastnikiem w grupach operacyjnych urzędów bezpieczeństwa. Człowiek o takiej mentalności. Co więcej, po roku 89 nie uderzył się ani razu w piersi. Nie powiedział na temat tego, co robił, przepraszam. On to tłumaczył w bardzo specyficzny sposób. W 1946 roku nie wierzyliśmy w prawdziwe referendum czy w wybory, ale był cel, który usprawiedliwiał. Myśmy nie uważali się za demokratów. Sądziliśmy, że społeczeństwo powinno być rządzone przez oświeconą elitę. Masom trzeba podawać jakieś kłamstwa do wierzenia. I podawali. I te masy, tumanione wtedy, są otumanione do dziś. Gdy mówi się o tych sprawach, to słyszę wykładnię, jaką bodajże wczoraj zastosował towarzysz Tomasz Nałęcz, minister w kancelarii hrabiego Ból Komorowskiego. Ból, ból, ból. On na pomysł szefa IPN-u, żeby na warszawskich Powązkach, jeśli nie można tego zrobić inaczej, oznaczyć groby zbrodniarzy, tych najważniejszych stalinowców, żeby tam były tabliczki, żeby to była informacja, że to był oficer śledczy, że to był ubek, że to był oficer informacji wojskowej, formacji zbrodniczych. Towarzysz Nałęcz wykłada po swojemu, dla nas. O zmarłych nie należy mówić źle. W związku z tym jest to chybiony pomysł. Niech ktoś spróbuje od tej pory powiedzieć cokolwiek źle o Adolfie Hitlerze. Przecież on nie żyje. Status jego jest taki sam. Też się o nim nie powinno mówić źle. Ciekawe, czy by się z nami zgodził. Inne przykłady. Towarzysz Ryszard Kapuściński, uważany za najwybitniejszego polskiego reportażystę, człowieka, który niezasłużenie nie dostał Nagrody Nobla. Człowiek, który podobno zmarł ze zgryzoty. Jak rozpoczęła się lustracja, to jego ta idea, żeby tam zaglądać do tych ciemnych stron życiorysów, dobijała. Tak przynajmniej tłumaczył krąg jego znajomych. Ja myślę, że jest coś innego, coś więcej. Mamy dostęp do jego dokumentacji z tamtego okresu. Człowiek, który jest pod zaborem sowieckim w roku 1939-1940, później jego rodzice przenoszą się na teren generalnego gubernatorstwa. On tam już działa w sowieckim pionierze. Tam się pewnymi rzeczami przejął, zaraził. Wstępując do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wiemy, jak ona była polska, pisał. Najpierw prosił o to, żeby go przyjąć w poczet kandydatów. Jest moją największą potrzebą i pragnieniem wstąpienie w szeregi naszej ukochanej partii. Konieczność ta równa największemu dążeniu, jakim jest służenie ze wszystkich sił, całym sobą, sprawie naszej partii. Przyjęcie mnie w poczet kandydatów naszej partii, partia jest oczywiście cały czas z dużej litery, bo to jest święta, będzie dla mnie najwyższą nagrodą i honorem, a zarazem najwyższym zobowiązaniem. Chcę jeszcze więcej i jeszcze lepiej partyjnie żyć, pracować i walczyć na miarę zadań stawianych przez partię towarzyszom partyjnym. Przyrzekam strzec wskazań, jakie ślubował ochraniać i umacniać w imieniu wszystkich ludzi szczególnego pokroju towarzysz Stalin. To jest świnienie się, to trzeba nazywać po imieniu, ale to robił nie tylko on. To jest styl tych ówczesnych największych, najgorszych wazeliniarzy. Natomiast zrobił coś, czego nie spotkałem w żadnej dokumentacji partyjnej z tamtego okresu.
u żadnego nomen omen członka PZPR-u. W życiorysie nie ma czegoś takiego, co napisał o sobie towarzysz Ryszard Kapuściński. Jest to życiorys złożony wraz z tym podaniem o przyjęcie. Urodziłem się dnia 4 marca 1932 roku w Pińsku. To jeszcze brzmi całkowicie normalnie, tak jak każdy inny życiorys. A później zaczyna się coś innego. Na Białorusi Zachodniej, wówczas zagrabionej przez sanację. Czyli w 1932 roku Polska jest agresorem, odbiera Związkowi Sowieckiemu zachodnią Białoruś, jego ukochaną ojczyznę i on się z tym nie może pogodzić. I pisze, w listopadzie 1939 roku wstąpiłem do pioniera. Ideologicznie byłem jeszcze zupełnie niedojrzały. Nie dostrzegałem całej przełomowości tego faktu. To jest idiota, on ma 7 lat. Jak on mógł być dojrzały? Ale wobec partii trzeba się wykazać odpowiednią postawą, że przynajmniej chciał być taki dojrzały. I do tego podaje już później, jako człowiek dorosły, tą szczególną motywację, że on wstępuje do partii nie tak ogólnie, bo wszyscy wstępują, bo on tam chce być, bo mu się to podoba, mu to odpowiada. On to jeszcze uzasadnia. Zacząłem czytać książki, czytałem ich wiele, były różnorodne. Pierwsza z nich to Matka Gorkiego i Ojczyzna Wasilewskiej, tej Wandy Wasilewskiej, grafomanki od początku do końca. Paweł Własow był moim najlepszym agitatorem. Drugim, jak później, stał się Paweł Korczagin. Do dziś nie znalazłem w całej literaturze piękniejszych postaci niż te właśnie. Te postaci zostały rozsławione w literaturze sowieckiej, bo to są dzieci, które wydały własnych rodziców do ČK i to są dla niego wzory. Tacy ludzie tworzą nam to intelektualne zaplecze dla nowego ustroju. Do partii, jak wiadomo, potrzebne były rekomendacje. Musieli być inni towarzysze, którzy już w partii są zweryfikowani i ręczą, że dany kandydat jest na odpowiednim poziomie, jest przygotowany ideologicznie, że nie przyniesie partii wstydu. Jeden z takich członków, tfu za słowo, przepraszam, taką rekomendację wystawia mu w następujący sposób. W okresie pracy i studiów na Wydziale Historycznym towarzysz Kapuściński przeszedł bardzo duży wzrost polityczny i organizacyjny. To przepraszam, jaki wzrost? 1,70 m przeszedł? Czy 1,62 m? Co to za polszczyzna? I co za logika? I co to za intelektualista, którego nazwisko za chwilę padnie? Towarzysz Kapuściński ma też pewne wady. Jest to często niedojrzałość decyzji z młodzieńczą fanfaronadą i lewactwem często wiążące się. Rzeczywiście piękna polszczyzna. Ale oddanie, zapał i ofiarność towarzysza Kapuścińskiego zapewniają dalszy jego wzrost, czyli urośnie do 2,5 metra i pełne przezwyciężenie błędów. Ukształtowanie swojej postawy na miarę członka partii. Rekomenduję osobnik, towarzysz o numerze legitymacji PZPR 01-77-096, towarzysz Bronisław Geremek. To są ludzie, którzy dostali w Polsce pełnię władzy. Z tej władzy skorzystali. Wychowali przez kilka pokoleń tłumy swoich wyznawców, swoich wielbicieli. Gdy dzisiaj dziwimy się, że Polski nie chciano tak naprawdę po roku 89 zdekomunizować, to właśnie dlatego. Jak Polskę mógł dekomunizować Bronisław Geremek? Jak Polskę mógł dekomunizować Jacek Kuroń? Jak Polskę mógł dekomunizować Adam Michnik? Adam Michnik nie był formalnie członkiem partii. On nie zdążył. Urodził się w 1946 roku. W 1968, gdy nastał odpowiedni czas, że mógł zacząć
się starać o przyjęcie i poszłoby to prawdopodobnie bez żadnego wysiłku, wtedy jest to pokłócenie się Żydokomuny z Chamokomuną. Już od tej partii oni powoli odstępują, widząc, że to jest przegrany interes, szykują się do czegoś nowego. Ale Adam Michnik w jednym z wywiadów, nie w Polsce, w Europie, przyznał się: wywodziłem się ze środowiska komunistycznego. Należałem do komunistów w latach 60. Oni go ukształtowali. On się z tym identyfikował. A Jacek Kuroń był w partii dwukrotnie. Raz w latach 40., skąd wyleciał za odchylenie lewackie, trockistowskie. Drugi raz wraca do partii w październiku 56. roku. On bez partii żyć nie może. Kolejny raz jest wyrzucony z partii w roku 1964 razem z Karolem Modzelewskim. Przyczyną jest osławiony list do partii, do ówczesnego kierownictwa PZPR i konkretnie do Władysława Gomułki. Ten list jest podstawą do tego, żeby go zaliczać do opozycjonistów, do przeciwników komunizmu, bo przecież był skazany, siedział w więzieniu, czyli walczył z komuną. I z takim uzasadnieniem Aleksander Kwaśniewski w 1998 roku odznaczył Kuronia Modzelewskiego orderami Orła Białego, że wy jako pierwsi przeciwstawiliście się totalitarnemu ustrojowi. Przed nimi nic nie było. Nie było powstańców antykomunistycznych, nie było tej Polski podziemnej, nie było tych organizacji, które zostały tak wykrwawione. Nie było prawdziwych intelektualistów, których wymordowano. Dopiero oni. I gdy sięgamy do dokumentu, bo mówić to sobie można, do tego listu, do partii, dopiero wtedy widać grozę sytuacji. List jest napisany mętnym, marksistowskim, trockistowskim językiem. To jest bełkot antyintelektualny, ale tam można pewne rzeczy wyłowić, można znaleźć to, co oni postulują. Oni krytykują partię od środka, że komunizmu w Polsce jest za mało, że ten komunizm jest w Polsce nieprawdziwy i krytykują. Istnieje jeszcze prywatna własność ziemi. Chłop w ten sposób ma jakąś niezależność. No tak, kura chodzi po podwórku, znosi jajko, można ją wziąć na rosół, jajka można sprzedać, jest gospodarka rynkowa. Jest to zaprzeczenie doktryny marksistowskiej. Jest prywatna własność środków produkcji. W kraju komunistycznym jest to niedopuszczalne. Po 20 latach panowania komuny im się nie podoba, że coś takiego istnieje. Druga rzecz, którą krytykują, to jest istnienie prywatnego rzemiosła. Jest człowiek, który naprawia buty, jest krawiec, jest jakiś inny rzemieślnik, coś naprawia, w czymś dłubie, coś wytwarza. Jest to jakieś przedsiębiorstwo w sumie rodzinne, ale to jest prywatne. On jest od państwa niezależny. On państwo oszukuje, nie wykazując całości obrotów. Nie powinno być prywatnego rzemiosła, tylko i wyłącznie upaństwowione, tak jak w innych krajach bratnich komunistycznych. To jest drugi błąd ekipy gomułkowskiej. Prywatna własność ziemi i prywatne rzemiosło. I wreszcie trzeci postulat. Co to za komunizm, oni piszą, skoro istnieje niezależny kościół, niepodporządkowany państwu. Kościół ma nad sobą Watykan, obce, wrogie mocarstwo. Jest to w państwie komunistycznym niedopuszczalne. Ohyda tego postulatu polega na tym, że w tym samym mniej więcej okresie w bratniej komunistycznej Albanii ówczesny satrapa tamtego państwa, towarzysz Enver Hoxha, ogłosił, że albańskie siły bezpieczeństwa zlikwidowały ostatniego księdza katolickiego ukrywającego się w górach. I od tej pory jest to pierwsze państwo ateistyczne na świecie. To miałby być ten wzór, do którego mieliśmy dążyć. Później Kuroń do partii już nie wraca, nie ma szans. Zaczyna działać w tak zwanej opozycji demokratycznej. Dlatego demokratyczna, bo uzurpatorsko przypisali sobie to miano, że oni są demokratyczni, a cała reszta opozycji,
Opozycja niepodległościowa demokratyczna nie jest, czyli jest podejrzana. No kto nie chce być demokratą? Kto nie chce być postępowy? My jesteśmy, a oni nie. Może tamto to staliniści. W 1978 roku w takim periodyku, kwartalniku Krytyka, który jest organem KOR-u, Jacek Kuroń ujawnia prawdziwe cele. Nie w roku 80-81, w okresie Solidarności, nie później w okresie stanu wojennego, czy później, znacznie wcześniej. Kto jest wrogiem i co jest celem? Jacek Kuroń wypowiada się tam w ten sposób. Jestem przekonany, że ideologia narodowa, totalitarna, odrodzi się w naszym kraju. Komunizm jako ideologia w Polsce nie istnieje. Za głównego przeciwnika ideowego opozycji demokratycznej uważam więc totalitaryzm narodowców. Czyli nie ma partii komunistycznej, nie ma komunistycznego państwa, nie ma komunistycznej bezpieki, nie ma komunistycznych więzień, bo komunizm w Polsce już się skończy, nie istnieje, ale jest wróg, wróg straszny. To jest odradzanie się w Polsce idei narodowej. To nam zagraża, mówi Jacek Kuroń, i z tym trzeba walczyć. Jeśli dzisiaj Donald Tusk, Bronisław Bull-Komorowski i wielu innych mówią o faszyzmie polskiej młodzieży, to to jest źródło i natchnienie. Dawny aparatczyk komunistyczny, bo Jacek Kuroń nie jest zwykłym członkiem partii, to jest funkcjonariusz, on ma stanowisko, jest szefem ZMP w Warszawie, to jest ktoś nominowany przez Komitet Centralny. I to są ich cele. I tu mógłbym wiele takich dokumentów z tego zakresu przytaczać, żeby pokazywać to oblicze tej nowej elity, pseudoelity, która objęła nad nami władzę, nie tylko tą formalną, nie w postaci partii politycznych, ale ideologiczną. To jest to deprawowanie najmłodszych pokoleń. Baumana obwozi się po polskich uczelniach jak prawdziwego Baumana. Chodźcie, zobaczcie, bo zaraz się roztopi, bo idzie wiosna. Intelektualista na miarę europejską. Polskie państwo, obecne polskie państwo wysyła go jako reprezentanta polskiej kultury do stolic europejskich. On mieszka aktualnie z córką Bolesława Bieruta. Swój do swego po swoje. Jeśli polska młodzież przeciwko temu protestuje, jeśli we Wrocławiu przyszli studenci na milczącą manifestację, gromadząc się w grupkach 12-osobowych, żeby nie zarzucili im tak zwanego nielegalnego zbiegowiska, nie skandując żadnych haseł, przyszli tylko z transparentami, na których były twarze zamordowanych żołnierzy wyklętych. Dokonano operacji policyjnej. Zostali zepchnięci w jedno miejsce. O, mamy nielegalne zbiegowisko, bo jest więcej niż 15 osób. Ludzie postawieni przed sądem, skazani na kary finansowe i na infamię. Faszyści, którzy protestują, zakłócają przebieg uroczystości z najwybitniejszym polskim intelektualistą. Niedawno okazało się, że zwykły brytyjski student obnażył i ośmieszył wielką naukowość towarzysza Baumana. Pokazał konkretnie, źródłowo, z których fragmentów Wikipedii towarzysz Bauman przepisuje kawałki bardzo obszerne i tworzy nowe książki. I wykazał, nawet z błędami, które tam zostały opublikowane, nawet tego nie potrafił albo nie chciał poprawić. Jak się tłumaczył towarzysz Bauman? Że to jest taka nowa metoda naukowa, która polega na niepodawaniu źródeł. Czyli możemy sobie, każdy z nas może przepisać 500 stron z Wikipedii i wystąpić do towarzysza Baumana o otwarcie przewodu doktorskiego. Oczywiście do załatwienia. Podobnej klasy i miary elity są w aparacie państwowym, w aparacie bezpieki. Ci noworysze, którzy dostają pełnię władzy, też się nie biorą znikąd. Jeden z czołowych przedstawicieli resortów siłowych. Mendel Kossoy. Wiecie państwo, kto to był? Generał Wacław Komar. Przed wojną funkcjonariusz
Komunistycznej Partii Polski. W rubryce zawód zawsze wpisywał zawodowy rewolucjonista, bez żadnego wykształcenia. Kompletny głąb, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Już od 27 roku członek Partii Sowieckiej Komunistycznej i równocześnie KPP, ale także struktur komunistycznych w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Czechosłowacji, Hiszpanii. Prawdziwy internacjonalista. W Polsce, w II Rzeczpospolitej, działając pod ziemią komunistycznym, ma konkretny przydział. Jest to Wydział Wojskowy KPP, przeznaczony do dywersji i popełniania morderstw na przeciwnikach. I jednocześnie jest coś, co jest tym wszystkim najbardziej tajemnicze, bo w sumie nie ma na ten temat dokumentów. Niektórzy z nich wpisywali w swojej działalności w rubrykach, że są przydzieleni do specjalnych grup likwidacyjnych, czyli bandy przeszkolonych zawodowych morderców. Towarzysz Kossoy, już jako Komar, wstępując po wojnie do Urzędu Bezpieczeństwa na bardzo wysokie stanowisko, we własnoręcznie sporządzonym życiorysie opisał kilka przypadków takich morderstw, także na bogatych Żydach. Oni napadali w celach rabunkowych oraz mordowali osoby wskazane przez partię. Nie dość, że to robił. On się tym chwalił. I to jest cała taka rodzina. Jego ojciec, który był kompletnym analfabetą i prymitywem, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czyli jednokomórkowcem, nie mógł dostać odpowiedzialnej funkcji w MBP, ale był przydatny. Zrobiono go windziarzem. Taki wozi, zwozi i słucha, o czym ludzie rozmawiają, nawet swoi, nawet w resorcie. A później tup, tup do synka, towarzysz ten mówił to, a towarzyszka tamta mówiła tamto. To wszystko była wiedza przydatna. Brat Mendela, który posługiwał się polskim imieniem Antoni, nie wiem, jak miał naprawdę na imię, też jest zatrudniony w resorcie u brata. I ciekawa rodzina. Żoną Mendla Kossoya jest Riwa Zuckerman, która nazywa się w Polsce już ludowej Maria Sokołowska. Ona też jest funkcjonariuszem Komunistycznej Partii Polski w najwyższych strukturach władzy, w tak zwanej technice. To jest obsługa wywiadu partyjnego, finansów i łączności zewnętrznej z Sowietami, czyli osoba szczególnego zaufania. Ma bardzo ciekawy życiorys, też własnoręcznie sporządzony. Napisała się, że urodziła się mniej więcej w latach 1913-1915. Nie zna prawdziwej daty urodzenia, ale z uwagi na miłość do Wielkiej Rewolucji Październikowej, dzień 7 listopada 1917 roku przyjęłam za dzień swojego narodzenia i uważam go do tej pory za dzień prawdziwy. To jest miłość, to jest coś w rodzaju odchylenia religijnego, kochać partię komunistyczną i rewolucję sowiecką aż tak. I cała rodzina jest wszędzie w tych nowych elitach władzy. Siostra Estera, przed wojną działaczka komunistyczna, do 1941 roku w okupowanym Lwowie jest redaktorką Czerwonego Sztandaru, godzinowej, takiej godzinówki sowieckiej, po wojnie w misji handlowej w Wiedniu, a jej mąż Stanisław Jerzy Lec jest atasze prasowym w Wiedniu. Brat Maksym Zuckerman, czyli Mordechaj Zuckerman, działa w bundzie, w partiach komunistycznych, następnie w Partii Komunistycznej Nowej Zelandii. Ojciec Dawid, posługujący się też nazwiskiem, imieniem innym, Michał Sokołowski, jak sama pisze, działa w strukturach międzynarodowego ruchu komunistycznego, nie wie dokładnie gdzie, albo w Nowej Zelandii, albo w Australii, czyli na antypodach. One są wszędzie, jakby powiedziały dzieci, które się uczą prawidłowo mówić. I te elity się odtwarzają.
Jego syn, Michał Komar, był formalnym doradcą w rządzie syna pułkownika informacji wojskowej, premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Jest felietonistą i współpracownikiem Tygodnika Powszechnego. Nie on jeden. Także Michał Brystygier, syn Julii Brystygier, zwanej Krwawą Julią, też figurował jeszcze niedawno w stopce Tygodnika Powszechnego jako stały współpracownik. To były kariery. To były kariery, które pełzły od dołu wszędzie. Komuna opanowała wszystko. Taki przykład. Generał Leszek Krzemień. Maksymilian, czyli Mojżesz Wolf. Od 21 roku w Komunistycznej Partii Polski. Funkcjonariusz Wydziału Wojskowego. Najbardziej zaufanego przez Sowietów, wybranego do akcji dywersyjnych przeciwko polskiemu państwu. Też w życiorysie pisał, że był i działał w specgrupach likwidacyjnych. Od 1943 roku jest oficerem politycznym u Berlinga. W latach 1944-1945 kierownik Wydziału Wojskowego tzw. Związku Patriotów Polskich. Następnie wiceminister obrony narodowej. Oczywiście pamiętajmy, że to bez żadnego formalnego wykształcenia. Kawałek podstawówki. Szef Kancelarii Wojskowej Bolesława Bieruta. Zastępca dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego Ludowego Wojska Polskiego. Szef delegacji Polski Komunistycznej w Komisji Nadzorczej w Korei w latach 1954-1955. W latach 1955-57 jest zastępcą redaktora naczelnego Trybuny Ludu, wtedy jeszcze zwanej Trybuną Ludu Wybranego. Następnie do 1968 roku jest pełnomocnikiem do spraw pobytu wojsk sowieckich w Polsce. To są kariery niebywałe, niesłychane. To pierwsze pokolenie komunistów jest niewykształcone, nie ma ogłady, wyglądają strasznie, wystarczy na ich mordy, nie twarze, na ich mordy popatrzeć na zdjęciach, straszą. To jak oni wyglądali, jak ci dawni ludzie opowiadali z tamtych czasów, gdy oficerowie Ludowego Wojska czy bezpieki z obsikanymi rozporkami, niedopiętymi, ale w mundurach, którzy nie potrafili prawidłowo salutować, chodzili tak, te wielkie teczki wypchane mięchem, które kupowali w kantynach tych oficerskich dla siebie. To jest zupełnie inna jakość. 1,48 m, drugi 1,52 m też mógł być oficerem, pułkownikiem, nikomu to nie przeszkadzało. Wygląd zewnętrzny się nie liczył. Ważna była ideologia. Szczerbaty, sznurowadła związane na supeł, wypchane kolana, poplamione od żarcia koszule i mundury. To jest prawdziwe oblicze Polski Ludowej. Drugie pokolenie, następne, już jest inne. Oni są już wychowani, oni już przeszli lepsze szkoły, nawet szkoły średnie mieli własne, zastrzeżone tylko dla siebie, gdzie byli przewożeni limuzynami i tak odwożeni, żeby się nie mieszać z pospólstwem, z klasą robotniczą, z proletariatem, którym mieli w przyszłości rządzić, bo to jest jak kasta niewolników. Część z nich jest wysyłana za granicę na stypendia międzynarodowe. Tak jak Włodzimierz Cimoszewicz, doktor prawa międzynarodowego. Z tych trepów wyrośli prawdziwi władcy nowej Polski. I oni pilnują, im by nie przeszkadzała dekomunizacja, gdyby to nie godziło w ich interesy, także prywatne, rodzinne. Ale nie można tego wszystkiego ujawnić, nie można tego wszystkiego oddać pod osąd publiczny, bo oni wtedy wyglądają w tym świetle zupełnie inaczej. Dlatego bronią dawnej Polski, jak niepodległości. Dlatego towarzysz Nałęcz mówi, że o zmarłych nie wolno mówić źle. I ta elita była do tej Polski szykowana na różne sposoby. Tu jeszcze chciałbym postraszyć Państwa chwilę cytatem ze wspomnień Estery Rosenthal-Schneiderman, działaczka partii komunistycznej, w 1926 roku nielegalnie przerzucona do Moskwy na intensywne szkolenia partyjne i wywiadowcze. Ale ona opisuje,
jaki oni mieli stosunek do stolicy światowego proletariatu i do ich przywódców. Któż może pojąć i opisać święty dreszcz, taki pewnie przeszedł wicepremier Wieńkowską, jak usłyszała hej Judę, prawda? Święty dreszcz, jaki mnie przejął, gdy weszłam do gmachu Kominternu, znajdującego się nieopodal Kremla. Wątpię, czy młody czytelnik naszych czasów potrafi to sobie uprzytomnić. Ja jestem starym czytelnikiem, ale nie potrafię sobie tego uprzytomnić. Gdybym ja tam był wprowadzany, to byłby dreszcz strachu. I opisuję procedurę, jaka ich obowiązuje. Towarzysz sowiecki z Kominternu, który ich przyjmuje, nakazuje natychmiast: wybierzcie sobie słowiańskie, dobrze brzmiące nazwiska, bo żadna z tych osób w tej grupie, w której ona jest i praktycznie we wszystkich innych, nie ma polskiego nazwiska. Mało kto z moich nowo przybyłych towarzyszy oparł się tej pokusie. Lea Kantorowicz przeobraziła się w Helenę Kamińską. Jej mąż Itzhak Gordon w Aleksandra Leonowicza. Nehama i Józef Feigelbaum stali się Natalią i Osipem Krawczyńskimi. Hanna Milstein jest tu Hanną Turską. Motke Heimann to teraz Mikołaj Wojnarowicz. Z jednego Rapaporta zrodził się Krawiecki, a z drugiego Częstochowskiego Józef Karpiński. I gdy dzisiaj cały czas słyszymy, że to jest nieeuropejskie grzebać w życiorysach, ujawnianie poprzednich nazwisk jest hańbiące, że to jest hitleryzm, faszyzm. Z czego to wynika? Z tego, jak można zajmować się historią, jak można zajmować się nauką, jak można napisać biografię czyjąś, czy sporządzić biogram, notkę encyklopedyczną, bez podawania podstawowych informacji. Czy towarzysz Stalin ma na zawsze pozostać Stalinem, czy nazywał się Dżugaszwili? Czy towarzysz Lenin na zawsze ma pozostać Leninem, czy jednak był to Ulianow? I tak po kolei. A oni nie chcą. Oni straszą. Oni grożą. Mamy tego nie robić. Na pozycje komunistyczne przechodzi też część przedwojennej elity umysłowej. Ludzi rzeczywiście światłych, bardzo uzdolnionych, ale z racji różnych zaszłości, skłonności idą do komuny, wybierają tak zwany łatwy chleb. Jest im wygodniej. Chcą jeździć za granicę, chcą bywać na kongresach, chcą opływać w dostatki, w związku z tym zapominają o Polsce. Ale motywy bardzo często są takie, jak z Jarosławem Iwaszkiewiczem. W 2007 roku wyszedł pierwszy tom jego dzienników. Otóż pod datą 10 stycznia 1955 roku, on jest bodajże wtedy posłem do Sejmu Komunistycznego, Jarosław Iwaszkiewicz wspomina: każda epoka ma swój styl, nawet w drobiazgach i w innej epoce nie można pewnych rzeczy realizować. Mogłem w maju 1936 roku chędożyć Czesia Miłosza w mickiewiczowskiej celi Konrada u Bazylianów w Wilnie. Była cudowna noc z księżycem i słowikami. Rzecz nie do pomyślenia teraz. No oczywiście Czesio już Miłosz jest wtedy za granicą w Paryżu, już te jego skłonności musi realizować w inny sposób. Ale komuna takich ludzi przyciąga, daje im stanowiska. Stawia ich między siebie a nas, żeby pokazać ludzi na pewnym poziomie, z ogładą, że oni popierają ten ustrój, więc nam będzie łatwiej. To jest przypadłość nie tylko Iwaszkiewicza. To jest Jerzy Waldorf, świetny gawędziarz, opowiadacz, prawda? Ludzie go cenili. Ale to wszystko bierze się także stąd. Czy można było coś zrobić po 1989 roku? Czy Polska mogła wyglądać inaczej? Oczywiście możemy mówić o tym, nie wiedząc, bo tego doświadczenia nie przeprowadzimy. Ale wiemy, że można było próbować, co więcej, że to była konieczność, żeby takie działania podjąć. Próbować Polskę zdekomunizować, pozbyć się tej mierzwy nad nami, wygarnąć to z nad naszych głów, przebić się do tej niepodległości. Można było zdekomunizować służby,
wymiar sprawiedliwości, aparat państwowy. To był grzech zaniechania. Pozwoliliśmy tym ludziom objąć nad nami pełnię władzy. W związku z tym mamy to, co mamy. Dzisiejsze narzekania często powinny być skierowane pod naszym własnym adresem. Najpierw zaczynamy od siebie, od rozliczeń siebie. Zaniechaliśmy, pozwoliliśmy im, żeby wzięli pełnię władzy. Zdjęcie z Lechem Bolesławem Wałęsą wystarczało, żeby wejść do polskiego parlamentu. Myśleliśmy, że oni nam urządzą życie. Światli, inteligentni, mają kontakty, wiedzą, więc nas odpowiednio urządzą. I nas urządzili. Czy można było inaczej? Właśnie można było. Tu przykładem jest Norwegia. Norwegia w 1940 roku została napadnięta przez III Rzeszę. Została podbita. Bardzo dzielny naród, świetnie się bronił, ale naród, który liczył 3,5 czy 3 miliony 800 tysięcy ludzi, wobec III Rzeszy był bezradny. Była pomoc, także polska brygada, która tam walczyła, spisała się i do dzisiaj pozostawiła po sobie świetną pamięć. Ale to oczywiście nic nie dało. Aż do maja 1945 roku Norwegia jest przez III Rzeszę okupowana. Leży poza głównym kierunkiem frontu, jest trudna do zdobycia, teren górzysty, pocięty fiordami, poniesiono by znaczne straty, leży to na peryferiach zainteresowań. Główny kierunek uderzenia jest na Niemcy. Gdy III Rzesza pada, kapitulują wojska okupacyjne w Norwegii. Poddają się. W Norwegii od 40 roku do maja 45 roku jest kolaboracja. Istnieje kolaboracyjny rząd, istnieje partia faszystowska, są kolaboracyjne struktury władzy, które działają na rzecz III Rzeszy. Zasięg tej kolaboracji nie jest wielki, ale jest. Co zrobili Norwegowie? Gdy Norwegia została wyzwolona, przystąpiono natychmiast do oczyszczenia, do rozliczeń. Wydano kilkadziesiąt wyroków kar śmierci. Z tego część natychmiast wykonano. Setki wyroków więzienia, w tym bardzo długoletnich wyroków. Norwegia w ciągu jednego pokolenia została zdenazyfikowana, dlatego że ludzie, którzy kolaborowali, dostali dożywotni zakaz wstępu do służby publicznej, do służby samorządowej. Dzieci kolaborantów nie były dopuszczane do wyższych uczelni. Norwegia się uzdrowiła. Nie ma nad sobą tego narośla, tego potwornego, trującego grzyba. I nikt w Europie nie krzyczał i nie krzyczy, że to była nietolerancja, że to była odpowiedzialność zbiorowa, że dzieci nie odpowiadają za rodziców. Odpowiadają w taki sposób, jeśli się z nimi identyfikują i czerpią z tego korzyści i jeszcze w dodatku ich bronią. Za to odpowiadają. To Polska mogła zrobić. Niestety nie zrobiła, bo tak naprawdę nie bardzo miał kto. Tak jak mówiłem, ani Jacek Kuroń, ani Adam Michnik, ani Leszek Balcerowicz, ani Bronisław Geremek i cała reszta tych ludzi nie mogła tego zrobić, bo nie chciała, bo to byłoby wbrew ich interesom. Co możemy w takim razie zrobić? Czy opuścić ręce, załamać się i powiedzieć trudno, przegraliśmy, czy nie? Zawsze można z tego wychodzić. To będzie trudniejsze, będzie nas kosztowało więcej, ale to jest ostatni moment, żeby taką próbę podjąć, żeby następne pokolenia nie przeklinały nas za to, co im zostawiamy. Rozgrabione, zadłużone państwo, zniszczone instytucje z ideologią usia, siusia, cepeliada, rób ta, co chceta i z genderystami, żeby problemem numer jeden, gdy włączamy radio czy telewizor, codziennie było zagadnienie, czy dzisiaj Anna Grodzka ma swędzenie prostaty, czy laktację sutka, czy można bolesny okres. No bo tym nas epatują. Zajmować się tym, czym powinniśmy, sprawami naprawdę wielkiej wagi, to jesteśmy zarzucani takimi informacjami. Co myślała, co jadła, z kim piła albo z kim coś innego robiła.
nas to nie powinno obchodzić. I tytułem do władzy, do bycia w polskim parlamencie nie może być orientacja seksualna. To jest poza. Niech sobie robi, co chce i z kim chce. Teraz już podobno wyciągają drugą osobę na listy. Jak zobaczyłem zdjęcia osobnika, który nazywał się Ewa, teraz jakoś tam inaczej, to pomyślałem, że to jest ta sama Anna Grodzka. Okazuje się, że jest mutacja. To jest prawie jak brat czy siostra bliźniak. To są problemy zastępcze. Mamy sprawy wielkiej wagi, którymi musimy się zajmować i to natychmiast. Skoro nie ma normalności w polskiej szkole, skoro eliminuje się fundamenty naszej kultury, podstawowe lektury, skoro zanika nauczanie historii, skoro ta historia jest sprowadzana do karykatury, a nie do prawdziwej wiedzy o naszej przeszłości, skoro stosuje się wobec nas tak zwaną pedagogikę wstydu, że wszystkiego z przeszłości mamy się wstydzić, mamy przestać być Polakami, mamy się wyrzec własnego państwa i własnej tożsamości, bo to jest wstyd po tym wszystkim, co my innym zrobiliśmy. Akurat my mamy najmniej powodów do wstydu. Ale jest okres w polskiej historii, który Polacy przeszli wspaniale i pokazali nawet wtedy, kiedy nie wolno, to można było nie tylko zachować tożsamość, ciągłość elit, ale można się było rozwijać. To jest okres rozbiorów, 123 lata niewoli. To jest fenomenalny wykwit polskiej kultury, polskiej myśli, także technicznej. Polacy na świecie wszędzie coś znaczą. Później w 1918 roku, gdy zaczyna powstawać II Rzeczpospolita, ona jest odbudowywana wielkim wysiłkiem przede wszystkim Polaków z emigracji, którzy przyjeżdżają, porzucają tam kariery, ale przywożą zgromadzone pieniądze, znajomości, wiedzę, ofiarowują to Polsce. Jak się czyta wspomnienia tych ludzi z tamtego okresu, to jest rzecz niesłychana, niebywała. Jeden z takich polskich ziemian, Hipolit Korwin-Milewski, napisał fantastyczne wspomnienia, 70 lat wspomnień. Człowiek, który w 28 roku zmarł w Polsce, w Poznaniu, z głodu. Wielki posiadacz ziemski, człowiek o niezwykłej kulturze, wykształcony we Francji, doradca rządu francuskiego podczas konferencji wersalskiej. Pracował dla Polski przy obcym rządzie. Przyjeżdża później do Polski z racji umiejętności, wiedzy, znajomości w świecie. Wstępuje na służbę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pierwszą rzecz, jaką robi na nowym stanowisku, to jest rezygnacja z jakichkolwiek poborów. On napisał, rozumiałem służbę dla Polski w ten sposób, że to ja Polsce coś daję, a nie Polska daje mi coś. Nie robię tego za coś. Polska jest biedna, nie ma, toczy wojny, a ja jeszcze miałbym ją w ten sposób oskubywać. Jak kogoś nie stać na to, żeby się dla Polski poświęcić, to nie może wstępować na posady państwowe, urzędowe i ciągnąć z tego profity. Długo tam nie był, bo go wygryźli. Ale taka postawa wśród Polaków była. Powiedzcie dzisiaj tym w polskim parlamencie, zrezygnujcie, utrzymujcie się z tego, co legalnie zgromadziliście wcześniej. Pokażcie, że to jest tak naprawdę służba dla państwa, dla Polski, a nie pchacie się do tego czy tamtego parlamentu po to, żeby jak najwięcej uzyskać dla siebie, żeby zgromadzić ten majątek. Takiej postawy dzisiaj nie ma. Ale do tego trzeba wracać. Takie wzorce trzeba kształtować. I wtedy, w okresie rozbiorów, kiedy nie było polskiej szkoły, nie było polskiego języka na zewnątrz, nie było polskiej administracji, była polska rodzina, była instytucja matki Polki, babci, wujka, dziadka, były wzory osobowe, to był powstaniec listopadowy, powstaniec styczniowy, ludzie otoczeni powszechnym szacunkiem, do których można się było odnieść, z którymi rozmawiano. Nie wolno było w szkole, to uczono polskiej poezji, polskiej historii, polskiej literatury, polskiej kultury w domu. Dzisiaj tego nie ma. Mamy telewizor, uważamy, że jak dziecko siedzi w internecie, to jest fajnie, bezpiecznie, nie ma ludzi, nie przeszkadza, więc my się możemy zająć czymś innym. A to dziecko, jeśli nie jest kształtowane i rośnie samo, to niekoniecznie będzie takie, jakie byśmy chcieli.
Dzisiaj ta fala nowego pokolenia jest fenomenalna. Oni sami od dołu wypracowali coś, co jest niezwykłe. Tu się pojawiają postawy patriotyczne, chęć do nauki, środowiska, które dalekie były od takich rzeczy, jak na przykład kibice, organizują akcje charytatywne na wielką skalę, organizują akcje patriotyczne, obchody, uczą się historii, próbują dotrzeć do tych młodszych pokoleń, wychowywać. To jest zupełnie coś innego. Byłem w tym roku na początku stycznia podczas 6. pielgrzymki kibiców na Jasną Górę. Zaproszonym gościem miałem dla nich wykład o Powstaniu Warszawskim. 5000 delegatów ze wszystkich klubów piłkarskich w Polsce. Niezwykła, dorodna, patriotyczna młodzież. Wszyscy z jakimiś życiorysami rodzinnymi. Oni szukają korzeni. Mówią, dziadek zginął w Katyniu. Ja się niedawno dowiedziałem. Mój dziadek służył w Kopie. Zginął w 1939 roku, zamordowany przez komunistów. Ktoś inny mówi, w mojej rodzinie po okresie stalinowskim zamordowano dwie osoby. Tu ktoś był w AK, tu był ktoś w NSZ-cie. Ludzie są z tego dumni, sięgają do przeszłości, szukając fundamentów ideowych i prawdziwego świata wartości. Tego, czego nie ma w szkole, czego nie ma w mediach. Proszę sobie wyobrazić sytuację. 1 marca tamtego roku. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Wtedy obchodzony po raz trzeci dopiero. W katolickiej prywatnej szkole w Krakowie, w liceum, czyli już ostatnia faza nauczania przedakademickiego, młodzież maturalna, czyli wtedy w wieku 18-19 lat, pani od historii, młoda, zdolna, dynamiczna, nowego chowu, nie stara jakaś tam z perolowskiej szkoły, postanowiła im zrobić lekcję o żołnierzach wyklętych. Mówi, jest dzisiaj święto, dzisiejszą lekcję historii poświęcimy temu zagadnieniu. Przejrzałam internet i znalazłam dla was taką postać, sylwetkę, którą tu omówimy z racji tego święta. Wiecie państwo, kogo im znalazłam? Adama Michnika, bo siedział w więzieniu. Byłoby tragedią, gdyby na tym poprzestać, ale ci młodzi, ale przecież już dorośli ludzie powiedzieli, o nie, to my mamy w takim razie inną postać i my sami tę lekcję zrobimy, a pani niech sobie posiedzi w ławce. I rozmawiali o Danucie Siedzikównie Ince, której pomnik wtedy został przez tak zwanych nieznanych sprawców zbezczeszczony. Ten oddolny prąd, to odbijanie się młodzieży od tej komunistycznej zarazy, od tego bagna, jest naszą nadzieją. Bo jak nie oni, to kto? Oni za nas mają zrobić to, czego my nie zrobiliśmy. Niezbędna jest kontrola podręczników. Zaglądajcie do tego, z czego się uczą nasze dzieci, z jakich podręczników korzystają, co w nich jest, do historii, do języka polskiego, jaki jest zestaw lektur. Uzupełniajcie to tym, czego tam nie ma, a właściwie zastępujcie to czymś zdrowym i czymś normalnym. Ale na rodzinie nie można poprzestać. Trzeba z tym iść dalej. Ta wiedza, którą sami powinniśmy zdobywać, bo tu jest niezbędne stałe samokształcenie, musi z nas wychodzić na zewnątrz. Tą wiedzę trzeba upowszechniać. Mamy rodziny, mamy sąsiadów, znajomych, środowisków pracy, wszędzie, gdzie istniejemy, działamy na co dzień. Wszędzie tą wiedzą trzeba się dzielić, próbować. W jednym, w drugim miejscu dostaniemy po łapach za przeproszenie. Gdzieś nas wyśmieją, gdzieś nas nawet znieważą. To nic. Wreszcie trafimy na pierwszych takich, gdzie znajdziemy nic porozumienia. I zapewniam, że będzie to szybciej niż później, niż się państwu wydaje. To pokazały marsze niepodległości. Gdy w pierwszych marszach brało udział kilkaset osób, później 2000, później 5, władza się śmiała. Jak jest 100 tysięcy, to władza bije i wyzywa od faszystów. Ale ludzie, którzy na ten marsz zjeżdżają z całej Polski i także za granicę, mają na ogół w ręku polską flagę, przychodzą z dziećmi i widzą przed sobą, za sobą, z lewej, z prawej strony, takich samych ludzi jak oni. Jedni z Gorzowa Wielkopolskiego, inni z Białegostoku, jedni z Gdańska, drudzy z Krakowa.
z wielu małych polskich miejscowości. Coś się dzieje, jest ta nić porozumienia. Jest zrozumienie, że nie jesteśmy sami, tylko że jesteśmy tacy sami i jest nas wielokrotnie więcej. Coś się tworzy, nowa jakość. Jesteśmy tego świadkami. I temu pokoleniu z całych sił trzeba pomóc. I cały czas nie zaniedbywać własnej działalności. To jest na przykład bojkot mediów, które nas rażą wrogą propagandą. Mamy w domu telewizor, radio, często jest to włączone, leci jakiś TVN, nie wiadomo co, ale my tam tego nie słuchamy, prawda, to tylko tak jest włączone, tak się tłumaczymy, ale to gdzieś tam koło ucha cały czas lata. Pewne gęby oglądamy, pewnych rzeczy się nasłuchamy. Coś z tego przylgnie. Niestety, trzeba się tego pozbyć. Trzeba szukać innych mediów, szukać takich przekaźników informacji, gdzie uznamy, że są bardziej prawdziwe. I zapewniam, przy odpowiednim szukaniu znajdziemy. To będzie trudniejsze, będzie tego mniej, ale zamiast usia, siusia, cepeliada i rób ta, co chce ta, będzie coś, co nas rozwija. I wreszcie ostatnia rzecz, która jest niezbędna w tej postawie, to jest odwaga cywilna i obywatelska. Polacy muszą przestać się bać. Nie ma tematów tabu. To nie jest tak, że o tym to nie wolno, to nie jest europejskie, to jest nietolerancyjne, to jest siakie, owakie. Nie mogą nam narzucać warunków, także tych, w jakich my żyjemy. Narzucili nam warunki polityczne, warunki materialne, ale sfery myśli, idei zabić nam nie mogą. Nie pozwalajmy na to. I bądźmy odważni. Na początku jest to trudne, boimy się. Wszyscy mamy to poczucie strachu. Nie wiadomo, co się stanie, nie wiadomo, co będzie. Może się lepiej nie ujawniać. Ale ktoś musi zacząć. Jak zacznie jedna osoba, druga, trzecia, to 30 następnych zobaczy, że można i pójdzie tą samą drogą. Nie jesteśmy sami, a jesteśmy u siebie. Pamiętajmy, to jest nasza Polska, nasz kraj, nasza ojczyzna, innej nie mamy. W przeciwieństwie do wielu innych, nie mamy powodów wstydzić się naszej przeszłości i tego, co Polacy wnieśli do cywilizacji światowej. Tylko my tego nie znamy, my tego nie wiemy, bo nas dzisiaj tego nie uczą. Nam dzisiaj mówią, że wizytówką naszej kultury to jest towarzysz Bauman, a my mamy zupełnie inne postaci. Nie Władysława Bartoszewskiego, tylko Witolda Pileckiego. I na wszystkich tych, których nam pokazują jako obecną wizytówkę naszego kraju, mamy prawdziwe odpowiedniki, a nie erzace. I tym proszę się kierować. Dziękuję bardzo. Zapraszam, jeśli ktoś ma jakieś pytanie, mam nadzieję, że krótkie, bo ja się już trochę nastałem. To też jest praca, wbrew pozorom, to nie jest machanie łopatą, ale też trochę wysiłku kosztuje. Poza tym później zapraszam Państwa do książek, jeśli ktoś chce dedykację, to z dedykacją. Ja chciałbym zapytać o tą nową, świeżą, czerwoną elitę, która się wytworzyła na bazie SLD i palikociarni. Chodzi mi o tych młodych, odważnych, którzy dzisiaj zastępują Leszka Millera i innych i publicznie w telewizji twierdzą, że w polskim parlamencie na przykład nie ma miejsca dla religii, dla Jana Pawła, że to, co chcą zrobić prawdziwi Polacy, katolicy, to się nie liczy, bo nie wolno uprawiać jakiejkolwiek religijności w państwie polskim. Co pan na to może powiedzieć? Trzeba z nimi walczyć na każdym możliwym froncie. Przede wszystkim to jest walka o parlament, to jest walka o władze samorządowe, ale także władza w oświacie. To jest to,
co nas najbardziej boli, że oni nie mogą odtwarzać swoich elit, nie mogą nam narzucać swoich wzorców. Nie może po szkołach jeździć dziennikarz czy dziennikarka Gazety Wyborczej uczyć Polaków europejskości. Jeśli zrozumiemy, że jest to możliwe, że nacisk na przykład rodziców w klasie może spowodować wybór innego podręcznika, jeśli ten uważamy za zły, to są te pierwsze sukcesy. I także później w tego rodzaju wydarzeniach jak wybory. To nie chodzi o to, że pójdziemy na spotkania z osobą, którą cenimy, którą chcemy, żeby była wybrana. Mamy chodzić na zebrania przeciwników, do Millera, do Palikota, do nich wszystkich. Przeszkadzać im, zadawać im niewygodne pytania, oczywiście nie jedna, a dwie osoby, bo zakrzyczą, pogonią. Ale to, co pokazuje młodzież, Palikot chciał jeździć po kraju, organizować zebrania. Skończyło się, nie jeździ. Jego ludzie próbowali robić zebrania. Ten osławiony profesor Jan Hartman. Sala nabita, pełno młodzieży, on zachwycony. Zaczyna spotkanie, ludzie wstają, wychodzą. Mówi, trudno, zostaliśmy sami. Oni mają zostać sami. Jest to możliwe, tylko to trzeba robić stale, na co dzień. Wybory to nie jest raz na 4 lata coś. Kampania wyborcza jest między jednymi a drugimi wyborami. Przez całe 4 lata toczy się walka o władzę. Właśnie w telewizorze, w mediach, w gazetach, w internecie. Cały czas nas zawalają. I my każdego dnia mamy obowiązek nie tylko się bronić, ale atakować, zdobywać kolejne czy odzyskiwać kolejne pozycje. Można, naprawdę można, tylko przestać się bać. A jak pan by mi odpowiedział na takie pytanie, na taki problem w zasadzie, że Prawo i Sprawiedliwość na przykład odżegnuje się od ruchu narodowego, tych młodych ludzi jakoś pomija. Dlaczego? Ja nie potrafię tego zrozumieć. Jestem pisowcem i nie potrafię tego zrozumieć. Nie wiem, jak pan jest pisowcem, to proszę się zwrócić do władz własnej partii. Ja uważam to za błąd, dlatego że jeżdżąc po kraju, widząc, co się dzieje, widzę, że PiS nie ma praktycznie młodzieży. Jest jej bardzo mało. A ruch narodowy to jest właśnie młodzież. To są ci ludzie, którzy przez następne kilkadziesiąt lat będą istnieć, działać i coś robić. Jeśli nie zrozumiemy, że są rzeczy wyższe ponad bieżące podziały, to oczywiście przegramy. Przegra PiS, przegrają młodzież, przegramy my wszyscy. Jeśli mamy cel nadrzędny, większy od aktualnych podziałów, to znaczy, że trzeba działać dla tego celu nadrzędnego. A różnić możemy się później, a nie przed. Później będzie taka sytuacja, że znowu wygra obecna koalicja rządowa, bo razem będzie ich więcej, ale jak się chłopki nie dostaną, bo są pazerne i pokazali, co potrafią, więc mogą nie być wybrani, to Leszek Miller przebiera nóżkami i już czeka, tak jakby miał, za przeproszeniem, rozwolnienie, już chce do władzy. On bardzo chętnie idzie z PO. Trochę stanowisk, my dajemy poparcie. W związku z tym nawet wygrana PiSu, kilkuprocentowa przewaga, nie daje tak naprawdę nic. Trzeba walczyć o coś więcej. Żeby walczyć o coś więcej, to nie trzeba zwalczać tych, którzy są po tej samej stronie. Wszystko. Dziękuję bardzo.